Kwintesencją rozumienia świata jest jego doświadczanie. Rozumienie ponies doświadczenia. Kiedyś mój kolega powiedział, y, robisz to co robisz bardzo dobrze, to nic nadzwyczajnego, bo jesteś do tego stworzony. Zrób coś czego nie umiesz, naucz czegoś od nowa. Nie wiem, zajmij się kosmetykami na przykład. Jak się za długo zastanawiać, to nie podejmiesz decyzji. Dlatego na przykład ludzie, którzy mają po pięć fakultetów, nie będą prowadzić biznesu. Oni mają zbyt dużo wiedzy, zbyt dużo impulsów muszą mieć, żeby podjąć decyzję. A, <tuszy> a w biznesie trzeba podjąć decyzję i to nie jest tylko y, 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 intuicja. To jest odwaga. Ja wielokrotnie mówiłem, że się nie zgadzam z tą tezą, że hmm, warto być najlepszą wersją siebie. Bo dla mnie to oznacza, że dzisiaj nie jestem dobrą, czyli że ja siebie ciągle jakoś wartościuję. A akceptacja hmm, jest też początkiem zmian. A zaraz jeszcze po pierwsze trzeba się rozwijać, po drugie trzeba się rozwijać i po trzecie trzeba się rozwijać. I ta wiedza wczorajsza, ludzie często mówią... Mam doświadczenie, ale to niedobrze, trzeba by powiedzieć, bo doświadczenie będzie Cię hamować tak naprawdę, bo ono jest wczorajsze, a Ty potrzebujesz się nauczyć tego, co jest dzisiaj do tego, żeby być już w świecie skuteczny, prawda? Nowe płynie od ludzi, których nie znamy, idziemy na imprezę i wszystkich znamy, i wchodzi para, której nie znamy. jest najfajniejsza właśnie, najciekawsza. Byłbym wtedy człowiekiem, który spełnia oczekiwania mamy, które mówi, ma słomiany zapał. Mam, tak. Grałem w golfa pół roku. Na desce pływałem 3 lata. Różne rzeczy robiłem jakiś określony czas, a potem otwierałem się na coś nowego i po latach odkryłem, że sumany zapał jest dobry, bo człowiek może zmieniać. Ma 40 pasji w ciągu życia, a nie jedną taką konkretną. Jak osiągać cele i jak spełniać marzenia? Te pytania zadaje sobie wielu z nas. Pogoń za marzeniami i celami może stać się źródłem frustracji, rozczarowań, a nawet depresji. Może także stanowić źródło motywacji. Siły wewnętrznej przemiany na drodze ku satysfakcji i osiągnięciu szczęścia. O tym, jak spełniać cele i realizować marzenia oraz dlaczego to takie ważne, porozmawiam z dwoma dżentelmenami, którzy udowodnili, że potrafią to robić. Jackiem Walkiewiczem, psychologiem, trenerem, mówcą motywacyjnym, autorem książek i licznych publikacji, członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców oraz Krzysztofem Sarneckim. Przedsiębiorcą, zawodowym negocjatorem, prekursorem nielinearności i zarządzania w środowisku chaosu. Obaj panowie zgromadzili wielomilionową publiczność na YouTube i w mediach społecznościowych. Obaj także inspirują zarówno słowem, jak i przykładem. Ale co ciekawe, są zupełnie różni, co mam nadzieję pozwoli państwu spojrzeć na te tematy, o których będziemy dzisiaj rozmawiali pod zupełnie różnym kątem, z zupełnie różnych perspektyw. Panowie, witam was, dziękuję bardzo, że zgodziliście się na tą rozmowę. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam. Od razu bym sprostował, że jestem członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówczyń i Mówców. Zaszła zmiana, kobiety przejęły władzę, i że raczej jestem mówcą inspiracyjnym, inspirującym, niż motywacyjnym. Oto taka. Mała dygresja. Także pozdrawiamy wszystkie mówczynie ze stowarzyszenia. E, Krzysztof, u Ciebie jakie zmiany nastąpiły, czy, czy bez zmian? Nie, to życie to konstans, linia prosta. E, u mnie natomiast jest reakcja o tym, e, kiedy powiedział... Znaczy, w związku z tym, e, co powiedziałeś, o tym, że jesteśmy zupełnie różni. E, bo to, że jesteśmy różni, ale czy zupełnie właśnie, Jacku, to... O, oba jesteście w marynarkach, więc nie tak zupełnie, prawda? No, jakby tak przejść do systemu no, ty, wartości. Ty jesteś przedsiębiorcą takim z krwi i kości, a ja jestem y, takim bardziej luźnym inspiratorem, tak? Ja biznesu prawdziwego nie prowadzę, a ten, który próbowałem, y, sprzedałem wiele lat temu i raczej jestem taki wolny elektron, który wpadnie, podbija się w robi zamieszania i. No i leci dalej. tak? Także ta różnica pewnie z tego wynika. Trochę charakterologicznie jesteśmy pewnie inni. Ja jestem pewnie bardziej miękki, a ty twardy. No właśnie, definicja, co to znaczy miękki i twardy. Bo bardzo często ci ludzie, którzy na zewnątrz emanują twardością, tak naprawdę wewnątrz są a inni a niż, niż tym, co emanują. A jest dużo takich osób, które emanują spokojem, a wewnątrz są bardzo silni. W psychografologii jest taki podział na Harkadowców i Girlandowców, właśnie Girlanda, która zbiera wiele, utrzymuje wiele, no, w końcu gruchnie i wtedy jest awantura, ale, ale zbiera wiele. Na pewno, na pewno jesteśmy różni, chociaż jakbyśmy tak przyjrzeli się systemowi wartości, to tu może się okazać, że może takich ogromnych różnic nie ma. Tu pewnie nas łączy to, że uważamy, że trzeba żywymi na przód iść po życie i sięgać nowe, jak pisał Asnyk. Nie wiem, czy Państwo słuchając nas pamiętają ten wiersz. jeszcze Asnek, nie, jeszcze Staw pisał, chodzi o to, jedynie by naprzód wciąż iść śmiało. Ja się trzymam tej koncepcji. A ja będę się trzymał Ciebie, jeśli chodzi o cytaty, bo nie mam <grym> pamięci do cytatów, ale podpisuję się pod tymi cytatami. No właśnie, słuchajcie, ludzie są bardzo różni, tak jak Krzysztof powiedział. Jedni są twardzi, drudzy są bardziej wrażliwi. Ale jednak wszystkich nas łączy to, że mamy jakieś cele i mamy jakieś marzenia. I chciałem Was zapytać najpierw, co was, czy Waszym zdaniem jest różnica pomiędzy celem a marzeniem? Jeżeli tak, to jakie to są różnice? No, pewnie takie, że marzenie jest czymś ulotnym, jest jakąś zapowiedzią czegoś, jest wynikiem pewnego braku, bo gdybyśmy wszystko mieli, to byśmy nie musieli marzyć. Czyli spełnia nam jakieś nasze ukryte potrzeby. Nie jest do końca zdefiniowane, to, 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 to nie musi być, bo marzenie jest czymś z kategorii, pewnej wizji, do której dążymy. Tak. Cel, wydaje mi się, że zawsze spełnia pewne kryteria i na pewno jest konkretny. E, pytanie brzmiało, czy można realizować marzenia, nie zamieniając ich na cele? To by było ciekawe, tak? czy, Czyli, że mamy tylko marzenia, nigdy byśmy nie usiedli, nie spisali tego na kartce, nie rozpisali na jakąś strategię dojścia do realizacji. A zrealizowaliśmy je. No właśnie, a jak to jest z realizacją marzeń i celów? Jaka jest różnica, czy to w twoim zdaniem na przykład z realizacją marzeń i celów? Ja może najpierw zaadresuję ten, ten temat. Pierwszy z pytania mm -hmm. pozwolisz, Pawle? W języku angielskim słowo dream, to dream, to jest zarówno marzyć, jak i śnić. Więc to, co powiedziałeś, Jacku, że to jest takie niewypowiedziane coś, co byśmy chcieli w życiu osiągnąć, bardzo często nam się śni, prawda? Mm -hmm. to czymś... oczywiście to nie jest. Yy, jedyna, jedyna zaplecze snów, ale, ale, ale tak to się dzieje. Ja myślę, że marzenie jest też swego rodzaju początkiem. Od, od marzenia się zaczyna. A tak? jak sobie uzmysłowimy, że, że coś bardzo chcemy, no i teraz w zależności od dwóch rzeczy, od tego, czy sobie uzmysłowimy, że, że to jest realizowalne i w to uwierzymy, a później obrócimy to właśnie w jakieś parametry, w, jak, w jakieś w jakieś konkretne kroki. No i jak je sparametryzujemy, to tak strasznie sztywno brzmi, to właśnie jest, to właśnie jest cel. Myślę, że to jest ta zasadnicza różnica. Chociaż, chociaż kiedy zaczniemy zastanawiać się nad, nad, nad samym pojęciem, na przykład, szczęścia, jeżeli ktoś chce być szczęśliwy, bo osiąga swoje marzenia, no to tutaj już możemy dyskutować, bo to jest trochę ślepy zaułek, bo do, do marzeń możemy nie dojść, a możemy być szczęśliwi. Czyli jaką rolę ma droga. Do tych marzeń, do celów, i tak dalej. No i to już można sobie dywagować w lewo w prawo, ale z, z, zdanie sobie sprawy w ogóle, że te, że, że te pojęcia nie są tożsame, e, e, no już jakby. Prowadzi nas świat myślenia, nie? Bo nadchodzi ten czas, prawda? Kiedy wszyscy będziemy, kiedy znaczy, wszyscy, może nie wszyscy, ale bardzo wiele osób stawia sobie jakieś cele na przyszły, na nowy rok, mają jakieś marzenia w tym wszystkim. No i właśnie, i teraz, czy my sobie stawiamy cele i kreujemy marzenia po to, aby być szczęśliwym, czy to wynika z jakiegoś deficytu, który mamy, że nie mamy czegoś, chcemy mieć coś i wobec tego stawiamy sobie marzenie, żeby to spełnić, czy to jest odwrotnie, że mamy takie ambicje? że chcemy więcej. Jak myślicie, z czego to wynika? Bo ja bym chciał, żeby w tej rozmowie, żebyśmy pomogli naszym widzom, słuchaczom, w tym, żeby odnaleźli się w tym trudnym świecie, w tej chwili, w tym chaosie, żeby mogli zdrowo marzyć i zdrowo osiągać cele. Ja tutaj studiowałem niedaleko na stawki psychologię i kiedyś adiunkt powiedział, że różni ludzie w różnych sytuacjach z powodu różnych czynników różnie się zachowują. I pomyślałem sobie, no i mogę w zasadzie skończyć studia. Bo to jest kwintesencja psychologii. Także jest tak wiele zmiennych, które świadczą o tym, że każdy z nas musi odnaleźć swoją drogę do siebie, tak? do swojego świata, do swoich marzeń czy celów, jakbyśmy to nie nazwali. Jest to pewnie kompilacja różnych czynników, ale marzenia według mnie wynikają z pewnego braku. Tak? Nie marzymy o pięknym domu, bo go nie mamy, o samochodzie, bo go nie mamy. O pieniądzach, bo ich nie mamy. Ludzie, którzy już mają środki, żeby kupić to, o czym marzyli, mówią często, że to już ich nie kręci, znaczy już nie mają potrzeby, bo oni pragnęli tego, kiedy to było niedostępne. Ja mam dużą łatwość kasowania marzeń, na przykład. Potrafię marzyć o czymś 10 lat, a potem w ciągu jednego dnia wykasować i uznać, że data ważności minęła. No i nic to. Jakby nie, nie, nie robi mi, nie, nie mam poczucia straty marzeń czy, czy czegoś takiego, że nie, nie dopełniłem jakichś zobowiązań sam w stosunku do siebie, ale to, co nas otacza, nawet to, to, to miejsce, tutaj, w którym teraz jesteśmy, zaczyna się w głowie, w postaci pewnej wizji i ociera się bardziej o pewne wyobrażenie, o pewne marzenie, prawda? Później nabiera to kształtu. To już jest wynikiem pracy ludzi, którzy się specjalizują w organizacji takiego studio. I już jest celem, tak? Jak to zrobić, było cicho, ekonomicznie, przestrzennie i, i tak dalej. Natomiast cały świat wokół nas powstał, ten materialny, chyba dzięki temu, że ludzie marzyli. Byśmy nie latali samolotem, nie mieli wieżowców, y, stu no nic byśmy nie mieli tak naprawdę już, pomijam telefony komórkowe, które są codziennością dla nas, ale y, myślę, że mało kto, mając tam 20 parę lat, w moim pokoleniu miał taką świadomość, że istnieją marzenia y, i, i teraz ja sobie uświadomię, o czym ja marzę. Także moi rodzice nigdy nie mówili, że marzenia mają sens, mówili, że trzeba zbierać dokumenty do ZUS-u na przykład. Aby potem ten emeryturze mieć wszystko skompletowane. Także taki pragmatyzm był w naszym wychowaniu. I ja o tym zresztą powiedziałem, że ja marzenie odkryłem dopiero, mając 37 lat. Także zazdroszczę ludziom, którzy dzisiaj mają lat 15 i już wiedzą, co by chcieli robić. Nieliczne takie osoby jak, jak Kubica, Robert, miały tam 10 lat i mówiły: Będę jeździł w formule pierwszej. No ale to, 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 to wyjątkowe osoby, prawda? Większość z nas nie wiedziała, co będzie robić kiedyś. A na pewno żeśmy nie używali takiego słowa, że moim marzeniem jest kiedyś coś. Także według mnie dobrze jest wrócić trochę do takiego poziomu dziecka i sobie pomyśleć, jakbym tak mógł wszystko, to co by mi sprawiło frajdę. I to będzie marzenie. Kiedyś ktoś mnie zapytał, kto to jest człowiek zdecydowany. Człowiek zdecydowany to jest także człowiek, który potrafi Zdecydowanie zmienić kierunek, w sposób zdecydowany zrezygnować z czegoś, kiedy doszedł do wniosku, że, że to jednak nie jest to, ale my się bardzo często boimy że nas ocenią, aha, tu widzisz, to jednak nie zrobiłeś tego, nie zrobiłaś tego, tak? Albo bo im sami siebie, że to jest rodzaj przegranej, bo to jest kapitulacja. Oczywiście, czasami też tak może być, oczywiście, że tak. Yy, tutaj od razu, je, je, jeżeli to, co mówimy, ma, ma, ma coś wnieść do myślenia, tak? Yy, yy, uśmiechnąłem się, kiedy Jacek powiedział, że, że na psychologii dowiedział się, że wszystko zależy od wszystkiego i że ilość zmiennych i koniec studiów, tak? Natomiast pułapka, wydaje mi się, i to jest to, co chciałbym tutaj wnieść, jest taka. Jeżeli ja się ustawię na marzenia i przesadzę i chorobliwie żyję tylko i wyłącznie tym celem, mmm, który sobie wyznaczę, dlatego że mam marzenia, mogę wpaść w pułapkę tego, że przestaję żyć. Przestaję korzystać z życia. Przestaję się dziać tu i teraz. Zaczynam być nieznośnie dla świata. Yy, I tu można sobie dopowiedzieć różne scenariusze. I to jest pułapka, w której się zatracamy, zwłaszcza, że media dookoła bardzo często nakręcają do tego, żebyśmy żyli tylko i wyłącznie tym, co ewentualnie możemy mieć. Tak. I, i, I to jest znak zapytania dla każdego, dla mnie tak też, w którym punkcie jestem. Czy i, i oczywiście pytanie, czy. czy Droga jest szczęściem, czy szczęściem jest osiągnięcie celu. Myślę, że bardzo dużo osób wie, co to jest hierarchia potrzeb masłowa. Tak? Dlaczego to jest tak zwana open-ended theory, otwarta teoria? Bo ta oryginalna masłowa hierarchia, ta najwyższa samorealizacja polega na tym, że jak ktoś do czegoś dojdzie, to znowu sobie wymyśli coś nowego. To się nigdy nie kończy, dlatego to się nazywa open-ended. I to też pokazuje, że samo marzenie w sobie jest tylko, jeżeli go zrealizujemy. tak? A dojdziemy do pewnych rzeczy, jest tylko etapem. No to etapem można też zmieniać. To nie jest ta kwintesencja życia. Mhm. A powiedzcie mi, czy nie macie takiego wrażenia, że są ludzie, którzy warunkują swoje szczęście od pewnych zmiennych? Na przykład, że jak będę miał dom, to będę szczęśliwy. Jak osiągnę taką pracę, to dopiero wtedy będę szczęśliwy. Jak zdobędę takiego partnera, partnerkę, to dopiero wtedy będę szczęśliwy. A później, po jakimś czasie, okazuje się, że zdobywają to, czego chcą. I nie są szczęśliwi, i gonią dalej. I, i co wtedy? Jak, jak rozmawiać ze sobą? Bo z tego, co mówicie, to warto jest cały czas analizować samego siebie w dążeniu do szczęścia. No, tam się wszystko zaczyna w środku i, i tam się kończy, tak naprawdę. Tam powstają te pomysły, i tam są weryfikowane później, jak już jesteśmy ten kawałek drogi dalej. Wracając do tego, co Krzysztof powiedział, no tak, no to ja się podpisuję, że droga jest najważniejsza. Jakieś pytałem Davida Ninana, takiego Amerykanina, który tutaj w Polsce prowadził zajęcia. Co jest najpiękniejsze w byciu multimilionerem, to powiedział, że no to, że się poznaje dużo ludzi po drodze i się wiele jak musi nauczyć, zanim tam dojdzie. Także że to, co zyskał na tym, jest cenniejsze niż te pieniądze. Ale gdybyśmy wyszli i powiedzieli, słuchajcie, wszystko, co potrzebujecie, macie ze sobą i wasze szczęście jest w was i nic więcej nie, nie trzeba, no to ludzie byli rozczarowani, tak? Jakby się okazało, że Jacek Walkiewicz, specjalista od marzeń i motywacji, powiedział, wszystko macie tutaj, na tej sali, siebie. Pokochajcie siebie i zobaczycie, że świat się zmieni. No to myślę, że by pomyśleli, że już odleciałem. A jest tak faktycznie, że trzeba pokochać siebie i świat się zmienia? Um, no, no tak, no. no to, to już jest taki wyższy etap rozwoju powiedziałbym już nawet nie osobistego, tylko duchowego. Takie dotarcie do, do swojego ducha, do, do tego co jest kwintesencją. Mówi się um, żyć w zgodzie ze sobą, a wszyscy naśladują innych, w związku z tym to, to jest jakieś szaleństwo naśladować innych, ale być w zgodzie ze sobą. Ja wielokrotnie mówiłem, że się nie zgadzam z tą tezą, że warto być najlepszą wersją siebie, bo dla mnie to oznacza, że dzisiaj nie jestem dobrą, czyli, że ja się ciągle jakoś wartościuję, a akceptacja jest też początkiem zmian, prawda? Takie, że wszystko jest kompletne, ja zawsze mówiłem, że szczęście to chcieć to, co się ma, czyli jak coś masz, no to chcesz to mieć, czyli jakby akceptujesz, cieszysz się, marzysz o tym, żeby mieć coś więcej, ale Oczywiście David mówił, że obfitość to stan umysłu, nie portfela. I ja się potem podpisuję, bo znam wiele osób, które w jakimś tam czasie doszły do większych pieniędzy i to im nic nie zmieniło. To też kiedyś mnie ktoś sens pytał, czy chciałbym wygrać tam 10 czy milionów, to to lotka. Ja powiedziałbym: Nic bym nie zmienił. No, mieszkałbym tak, jak mieszkam, ja tak, jak jem. Przyjaciół miałbym tych samych, to, to by mi wręcz zaburzyło. Yy, Chwilę, bo musiałbym coś z tym zrobić, tak? Te, te spokojne chwile potem zamieniłyby się, a to zresztą wiemy z wszystkich tych relacji, że ludzie, którzy wygrywają, potem cierpią i, i pojawia się wiele sytuacji, w których nie mogą się odnaleźć. Także tak, ja się z tym zgadzam. Może to jest nie do przyjęcia, jak się ma lat 20 czy 30, ale ponieważ mam już 61, to, to powiem, że umiejętność akceptacji i wdzięczności za to, co się ma. Jest yy, czymś, co kształtuje nasze poczucie szczęścia, i że można być szczęśliwym w wynajętej kawalerce, naprawdę i, i, i tam zrobić imprezę na 60 osób, a można być w swoim domu nieszczęśliwym i nie robić żadnych imprez, bo szkoda mebli i podłogi. Tak. No dobra, powiecie, a jak otoczenie mówi: to ty, ty jesteś szczęśliwy w kawalerce, to ty nie jesteś ambitny. Ty powinieneś robić to i to. Jakby z zewnątrz narzucane nam są pewne koncepty, które powodują, że my się sami ze sobą czujemy gorzej. No wiesz, ty jesteś przedsiębiorcą, tak? Dążysz do więcej, więcej, ale nie masz tak, że jestem tu i teraz jestem szczęśliwy? Skąd wiesz, że dążę do więcej, więcej? No, bo współpracuję z tobą i cały czas mi mówisz więcej, więcej, więcej. Tak, mówię. Szybciej, prędzej. Szybciej, 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 Tak, tak tak. No, tak, tak. Tak nie jest, A, ale, ale, ale więcej, patrząc szerzej, patrząc też na wartości i tak dalej, to na pewno tak. No, odnosząc się do tego, to, to powiem tak, że jeżeli człowiek nie lubi tu siebie teraz, nie lubi tego, w czym jest, to nie może być szczęśliwy. Czyli ja zawsze mówię tak: jak mi się pytasz, co Cię motywuje, co zrobić, żeby motywować ludzi w pracy, to nie odpowiem na to pytanie, bo to jest złożona kwestia, jak z psychologią. Ale mogę Ci powiedzieć, to jest potrójne prawo pareto, co na pewno demotywuje. I na przykład brak decyzyjności w pracy demotywuje, zarówno tych, którzy są. Bardzo ambitni chcą płynąć do przodu, i tak dalej, jak i demotywuje tych, którzy nie chcą płynąć, chcą po prostu sobie pracować na swoim biurku, ale oni chcą na tym biurku też mieć decyzyjność. Tak wielokrotnie o tym mówiłem. Tak zwani swimmersi i floatersi, prawda? Swimmersi, którzy chcą płynąć, floatersi, którzy się utrzymywać chcą, ale oni też chcą mieć decyzyjność. W związku z tym, jeżeli zaczynamy definiować pewne pojęcia, czasami warto zacząć od tego, czego nie robić, bo przynajmniej już robimy ogromny krok w przód. E, 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 I to jest ta, jakby, pierwsza kwestia. Więc. E, jak, jak ktoś nie, nie, nie lubi siebie w tym wszystkim, co robi, i to, to Jacek powiedział, jak, jak, jak robić coś, czego nie lubi. No, bardzo często, kiedy jesteśmy, no, słynna historia rodzice chcieli, żebym była lekarką albo, albo prawnikiem, tak? Znamy takie, 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 takie tematy, no to na pewno nie będziemy szczęśliwi, tak? I bardzo często też rozpisujemy sobie marzenia w przeszłości, bo czujemy się źle, a chcemy się czuć lepiej, więc żyjemy przeszłością. Ale Gdybyśmy tylko i wyłącznie żyli tu i teraz, a i tylko wyłącznie jakby cieszyli się tym wszystkim, no to jako ludzie nie wytrzymamy tego, bo to jest tylko teoria. My będziemy jednak dążyć do pewnej zmiany, będziemy dążyć do tego, żeby mieć coś więcej lub coś czasami więcej znaczy mniej, tak? Mm. Bo na przykład chcę mieć więcej spokoju, czyli chcę mniej robić, nie? Tak przykładowo. Więc, więc to jest jednak jakaś kompilacja tego, żeby sobie żeby się podłączyć pod, pod, pod jakąś wizję przeszłości, którą chcielibyśmy mieć. Coś to nas kręci, to są pasje i tak dalej. Ale zdefiniowanie tego, co lubisz, w czym się dobrze czujesz, to jest fundamentalne, my często to robić weź mi powiedz, kiedy ty się dobrze czujesz, jak robisz co. Nie? I to się, ludzie odkrywają niesamowite rzeczy. Bo na przykład on nagle definiuje, że to, co robi na co niż wielu punktach, to go to nie kręci. On to robi, bo ma poczucie odpowiedzialności, nawyku, yy, czuje, że musi to robić, no bo inaczej się coś wysypie. A ale nagle nazywam, że ty, ale ja najbardziej lubię robić to. A ja mówię, no wiesz, to, to, to ustaw sobie życie pod, pod tym kątem, a przynajmniej zacznij to robić, może będziesz się bardziej cieszył codziennością. Okej, okay, super, to jak to robić? Jak ustawić sobie życie? No, są ludzie, którzy muszą robić pewne rzeczy. Są nieszczęśliwi w swoim życiu, bo muszą wykonywać rzeczy, których nie lubią. Jak zmienić to? Jak pójść w, tych, w tym kierunku marzeń i przekuć je w cele w takim razie? Jak wam się wydaje? Ja bym się odniósł do tego, co Krzysztof mówił, jak to połączyć być tu i teraz i mieć wizję. No, mieć wizję i jak się idzie tą drogą, to przeżywać tą drogę, tak? Widzieć drzewa po drodze, widzieć ludzi. Usiąść, odpocząć, czyli na tej drodze do czegoś większego, każdy dzień przeżywać świadomie. To taka duża umiejętność, bo my jesteśmy nieuczeni takich umiejętności. To ludzie, jak idą na medytację czy jakieś kontemplacje, to wtedy odkrywają, że wszystko mają właśnie ze sobą. Tak? Mogą się wyciszyć na chwilę i, i pocieszyć się światem dookoła, ale rzeczywiście gdzieś idziemy jako ludzkość i też sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że tylko siedzę i medytuję. Bo to rzeczywiście jest dobre, ale tylko na poziomie koncepcji to jeszcze gdzieś w krajach azjatyckich. Chociaż Oszu, którego bardzo ceniłem, mówił, że woli medytować w royce Royce, bo tam jest cicho i spokojnie, na Ośle się nie może skupić. Także no, taką duchowość zbudowano na ma materialnym świecie. I yy, no, jest trochę tak, że człowiek się zaczyna rozwijać i, i poznaje nowe możliwości. To jest tak jak z tym, co lubisz robić. Jak za komuny mieszkałem w Polsce, no to co mogłem lubić robić? Jak ja jeździłem na rowerze i grałem w piłkę i nic więcej, tak? Dzisiaj wchodzimy do decathlonu i widzimy, ile jest sprzętu do różnych sportów. Ale musimy je posmakować, po, pouprawić przez chwilę, żeby zobaczyć, czy nam to pasuje. Czyli myślę, że takim w ogóle początkiem odpowiedzi na pytanie, czy ja mam marzenia, bo wiele osób mówi, a ja nie mam marzeń. To nie jesteś gorszy, no. Nie musisz mieć marzeń. To nie jest tak, że a ja mam 4, a ja mam 5, a ja 15, bo rzeczywiście ludzie są uzależnieni. Każde uzależnienie nie jest tak samo niebezpieczne, czy, czy od hazardu, czy od realizacji marzeń, że jeszcze szybciej, prędzej, na czworaka, pięć pustyń, prawda? To jest gdzieś szaleństwo tak naprawdę i jeszcze całą otoczkę się do tego robi, że się idzie w imię nie wiem, działań charytatywnych, wybiera się pieniądze, a de facto nie wiem, czy to nie jest takie czysto egotyczne podejście do, do życia, że ja chcę się pokazać albo coś sobie udowodnić. W związku z tym ja myślę, że trzeba by się nauczyć takiej prostej umiejętności, jak doświadczanie życia. Doświadczanie, czyli próbowanie różnych rzeczy, uczenie się. Tak jak, jak miałem lat 30-mniej, to mój mistrz powiedział, że są tylko trzy sposoby na rozwój biznesu: po pierwsze trzeba sprzedawać, po drugie trzeba sprzedawać, po trzecie trzeba sprzedawać. I się to nie zmieniło. A ja bym jeszcze dodał: a zaraz, jeszcze po pierwsze trzeba się rozwijać, po drugie trzeba się rozwijać, i po trzecie trzeba się rozwijać. I ta wiedza wczorajsza, bo ludzie często mówią, Mam doświadczenie. O, to niedobrze, trzeba by powiedzieć, bo doświadczenie będzie cię hamować tak naprawdę, bo ono jest wczorajsze, a ty potrzebujesz się nauczyć tego, co jest dzisiaj, do tego, żeby już w świecie skuteczny, prawda? W związku z tym my, myślę, że to trochę jest tak, że człowiek nie może usiąść z kartką papieru, patrzeć na ścianę. Ja tak miałem. Siadałem, mama mówiła, ty byś się czymś zaczął interesować. Ja siadałem, patrzyłem na, na ścianę i sobie myślałem, no dobra, no czym ja bym się zaczął interesować? I Nic mi nie wychodziło poza chomikami, że będę hodował chomiki. Dzisiaj bym powiedział na się Jacek Walkiej, że hodowałem 100 milionów chomików i to jest mój kapitał. To byłoby bez sensu, prawda? Ale byłbym wtedy człowiekiem, który spełnia oczekiwania mamy, które mówi, ma słomiany zapał. Mam, tak. Grałem w golfa pół roku. Na desce pływałem 3 lata. Różne rzeczy robiłem jakiś określony czas, a potem otwieram się na coś nowego. I po latach odkryłem, że sumiany zapał jest dobry, bo człowiek może zmieniać, ma 40 pasji w ciągu życia, a nie jedną taką konkretną. Ale to, to gdzieś jest we mnie już od, od wielu lat, że kwintesencją rozumienia świata jest jego doświadczanie. Rozumienie płynie z doświadczenia. W związku z tym, no, okej. Okay. Rozwijamy się i na ogół, to pewnie Krzysztof wie lepiej, bo ma takie doświadczenia na żywo. Ludzie, którzy obejmują pewne stanowiska, typu dyrektor, prezes, często nie mają w ogóle kompetencji. Ale mogą je nabyć, tak? Mogą wziąć i się podnieść. Chociaż większość pewnie woli pousuwać kompetentnych ludzi wokół siebie, bo wtedy jest bezpiecznie, tak? Ale w każdej dziedzinie można sobie pomyśleć, nie umiem. Kiedyś mój kolega powiedział, Robisz to, co robisz bardzo dobrze. To nic nadzwyczajnego, bo jesteś do tego stworzony. Zrób coś, czego nie umiesz. się czegoś od nowa. Nie wiem, zajmij się kosmetykami, na przykład. I coś w tym jest, prawda? I, i jak się idzie na takie spotkanie ludzi biznesu to i się spyta, jakżeś się zajął fotowoltaiką, jakżeś się zajął sprzedażą cementu czy czegokolwiek, to tam są zawsze przypadki jakieś takie. Spotkałem człowieka, który tam spotkał człowieka, nie wiem, gdzieś tam byłem czegoś doświadczyłem to nie jest tak, że się siada rano i się myśli do 16 wymyślę sobie pomysł na życie na najbliższe 20 lat tylko, że obserwuje się to, co się dzieje wokół i w którymś momencie się czuje ja lubię mówić, że jeśli wiesz czego chcesz, to wiesz czego chcesz po prostu, to, to wtedy nie musisz analizować analiza słod. już nie jest potrzebna po prostu czujesz, stajesz, patrzysz na mieszkanie i czujesz przed pokoju to jest moje mieszkanie Patrzysz na, to Krzysztof to jest doskonale, patrzysz na kobietę, którą pierwszy raz w życiu widzisz, i sobie myślisz, i, i to jest właściwa osoba. A jeszcze nic nie wiem, a już wiem. No i tu się pojawia kilka pytań w zasadzie. No, czy to jest na pewno ta właściwa osoba? jak się zafiksujesz na tej osobie i okaże się, że absolutnie nie, to co wtedy? I to jest to twoje marzenie, i to jest to twoje. To przeznaczenie jest nie musi być na całe życie. Pamiętaj. No okay. Być może jest na dwa tygodnie. Doświadczenie jest jak grzebień, który dostajemy, jak jesteśmy łysi, prawda? Słynne mm -hmm. powiedzenie, a, a drugie powiedzenie, które też lubię cytować, to yy, jeden z twórców Stanów Zjednoczonych powiedział, że doświadczenie to. E, drugi nauczyciel. Niektórzy gu, głupcy nie potrafią uczyć się od nikogo innego. E, ja, ja tutaj w, w, w wspomnę o, o dwóch aspektach, takich już bardziej, które może mogą dać do myślenia i odpowiedzieć na tę część pytania, to co robić? Jak sobie z tym dawać radę? To nie, nie ma jednej odpowiedzi, bo jesteśmy różni i tak dalej, no ale rozumiem, że. Czyli mówisz jak psycholog, bo psycholog powie, to zależy. No właśnie. Hmm. tak, tak. E, 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 mianowicie. To, co bym sugerował, są ludzie, którzy naturalnie to mają. Ja się tego na przykład musiałem uczyć. Jeżeli jesteś zafiskosowany na pewne rzeczy, jeżeli na przykład jeżeli masz jakąś nawet chwilową refleksję, a nie jesteś tego nauczony, że, że jednak nie jesteś na przykład szczęśliwy, albo że jesteś zatracony w tym, co robisz, tak to pamiętaj, że konfrontacja, a właściwie nie konfrontacja, słowo konfrontacja jest, ale konfrontacja swojego spojrzenia poprzez to, że spotykasz się z innymi ludźmi, bardzo często cię osadza. Czyli świadome wrzucanie się w to, żeby rozmawiać z różnymi ludźmi, ale uwaga, rozmawiać znaczy słuchać. E też, a nie tylko gadać. E w związku z tym to jest tak jakby pewien przepis. I teraz dlaczego e warto jest dzieci wieść na bardzo różne zajęcia e i nie zmuszać do tych zajęć, ale Mimo wszystko jednak stwarzać tą gamę do wyboru. Bo dziecko wtedy poznaje, co lubi, a no oczywiście się rozwija wszystkie inne rzeczy, które są. Tutaj od razu podpowiem taki przepis, który już dawno opatentowałem, mianowicie nigdy nie posyłajcie Państwo dziecko na jakieś zajęcia, no, dlatego, że ono go lubi, bo się podoba i już. Trzeba z dzieckiem zawrzeć, za zawrzeć według mnie zawsze umowę. Umawiamy się tak, że możesz z tych zajęć zrezygnować na przykład po dziesiątej lekcji, ale nie wcześniej. Dlatego, że po pierwszej, drugiej, po trzeciej bardzo często dziecko rezygnuje, bo ktoś go popchnie, tam są inne osoby, które były i tak dalej. To taki trochę inny aspekt praktyczny, tak? Czyli zawsze zabrzmi umowę na 10 lekcji, na 12, tak? A nie na 50, bo to może być za dużo, bo dziecko może tego nie lubić. I bardzo często ten dołek, który powstaje w dziecku na skutek tego, że jeszcze jest początkujący i tak dalej, zabija chęć kontynuowania, przy 8 dziesiątej 10 dziecko może już nabrać tego. I wtedy naprawdę poznajemy, poznajemy, co lubimy, ale wycofuje się z tego elementu już, bo, bo to tylko taka przy okazji dygresja. Lekcja, y, y, wspomagajka, mm, bo dużo rodziców, no, niestety się zapala, tak jak dzieci i, i, i prowadzi, i później jest walka, tak? A dlaczego nie chodzi, że jesteś taki, jest ocenianie? A dziecko po 10 lekcjach mówi, nie chcę. A i rodzic ten mówi, okej, okay, taka była umowa, jest w porządku. Dziecko uczy się wtedy pewnej konsekwencji, tak? A, ale to zderzanie się ze światem zewnętrznym, bardzo świadome, dlatego na przykład wychodzenie na różnego rodzaju spotkania y, i tam posłuchanie ludzi y, jest y, według mnie tą częścią odpowiedzi na pytanie, jak się nie zatracić. Powiedzcie mi, bo jest tak w tej chwili w, w Waszych czasach, że tak powiem, wtedy, kiedy Wy dorostaliście. To jednak nie było takiego lustra społecznego jak dzisiaj. Mieliśmy swoje najbliższe otoczenie. Dzisiaj mamy media społecznościowe, w których się odbijamy. Widzimy, że nasi znajomi, e, których mamy tysiące nieraz na, na Facebooku na przykład, czy Instagramie, odnoszą takie i takie sukcesy. Mają taką i taką rodzinę, jeżdżą takimi i takimi samochodami. Mają te rzeczy, których my na przykład byśmy chcieli. Odbijamy się w tym i teraz spotykamy się tak naprawdę z plagą. Ludzi, którzy chodzą cały czas do e, lekarzy, którzy chodzą do psychologów, którzy nie radzą sobie z rzeczywistością. Z czego to wynika? Jak, e, jak to przekłada się na, na nasze zdrowie psychiczne? Dlaczego tak jest? Z tego, że oni łapią, są łap, łap, łapaczami iluzji tak naprawdę, takiego wyobrażenia, że ten świat, który widzą jest prawdziwy, to raz, on nie jest prawdziwy. Te uśmiechy nie są prawdziwe, tylko są nagrane i wszystko jest przepuszczone przez filtry, zrobione, zmontowane. I ludzie się trochę przenoszą do tego wirtualnego świata, wierząc, że on taki jest. Natomiast atrybuty pięknie wyglądają, natomiast czy one służą szczęściu i dają szczęście, to ja bym miał wątpliwości, ponieważ szczęście... I, tak jak powiedziałem, to akceptacja, a sukces to taka sytuacja, w której czujemy się wzmocnieni czyli odnosimy sukces, czujemy się silniejsi. Nie jest tak, że ci ludzie posiadając te wszystkie dobra i będąc w tych miejscach, naprawdę są silniejsi. Tak? Czyli przenoszą to na swoją taką mocną przyszłość, że niezależnie co się wydarzy, ja zawsze dam sobie radę, moim potwierdzeniem tego jest to, co już dzisiaj mam. Im więcej ludzi mają, tym bardziej według mnie im brakuje, czyli nadmiar rodzi deficyt tak naprawdę. W związku z tym rzeczywiście my nie mieliśmy czegoś takiego, bo wszyscy mieli to samo. Meble stały w tym samym miejscu mieszkania, bo od góry do dołu tak było ustawione, że w jednym miejscu było gwiazdo telewizyjne, jedna ściana na wersalkę, druga ściana na meblościankę. Może jedno dziecko miało tatusia za granicą albo tam jakąś rodzinę i trochę lepiej było ubrane, albo miało gumę do rzucie, której ja nie miałem. Rzeczywiście nie przywiązywaliśmy do tego wagi, natomiast no, po prostu się zmieniły okoliczności. Ja myślę, że w takim czasie, w którym my teraz żyjemy, najważniejsze jest iść swoją drogą, znaczy zdefiniować tą drogę. Ja uważam, że to jest taki okres między dwudziestką a trzydziestką, kiedy jest na to czas, żeby odpowiedzieć na pytanie, kim ja w ogóle jestem. Wyjść z domu rodziców, nie słuchać co oni mówią, bo oni mówią ciągle to samo. A nowe płynie od ludzi, których nie znamy, jak Krzysztof powiedział, trzeba się skonfrontować z innymi ludźmi, poddać się ocenie, zapytać się. To jest tak, jak pływałem na Mazurach na desce surfingowej, młody człowiek się uczył i wchodził na deskę i spadał, wchodził i spadał. Ja podpływam, mówię, widzę, że się uczy, chętnie ci pomogę, a on mówi, radzę sobie. No to odpływam, ale przypływam do niego jeszcze po paru dniach i mówię, słuchaj, obserwuję cię już ponad tydzień, wchodzenie na deskę jest ok, ale frajda jest w pływaniu tak naprawdę, a ty ciągle jesteś przy brzegu, robisz trzy błędy na okrągu. I on mówi, nie, ja już powiem, o co chodzi. On w ogóle nie chciał mojej wiedzy. Tak? Nie, nie chce się skonfrontować, powiedzieć tak, tak, coś mi nie idzie. Powiedz mi, co robię źle. Dwie godziny trzeba, żeby nauczyć pływać na, na desce. Wiem, bo się uczyłem kiedyś przez całe wakacje, a potem przez dwie godziny instruktor mnie nauczył. I to też świetnie widać na, na konferencjach często, na, na szkoleniach, które prowadzę, że ludzie wchodzą i siadają w ostatnich ławkach, w, w ostatnich rzędach. Nie chcą mieć blisko mówiącego. Tam jest energia, przy samej scenie, tam można zadać pytanie. No, tam jest. Tam można czerpać. Tam można czerpać, tak. Tam jest jakiś flow, a oni sobie siedzą na końcu jeszcze patrzą w komórkę. To po co oni przyszli? Także rzeczywiście nowe płynie od ludzi, których nie znamy, Jak idziemy na imprezę i wszystkich znamy i wchodzi para, której nie znamy, to jest najfajniejsza właśnie, najciekawsza. Bo oni dziężą na urlopy, mają jakiś biznes, czymś się zajmują, jakieś przekonania, można się skonfrontować. Może to się już trochę zmienia, aczkolwiek poziom pewności siebie pewnie Polaków jest dużo niższy niż na zachodzie, to ty będziesz wiedział lepiej. U nas występowanie publiczne jest wielkim problemem na przykład. A jak widzę, jak występują menadżerowie z najwyższych szczebli, muszę parę słów powiedzieć na konferencji, no to, a jeszcze bez mikrofonu bardzo często mówię, to ja bez mikrofonu, bo słychać mnie słychać tak. I już po trzech, czterech, pięciu minutach. Praktycznie już nikt tego nie słyszy, ponieważ ten głos jest słaby, ktoś nie ma emisji wyćwiczonej. Ja nawet jak prowadzę zajęcia dla 16 osób, to kupiłem sobie taki sprzęt i mówię przez głośnik, bo mówię, zobaczcie jaka jest różnica. Jeżeli ja mam dać wam energię też w głosie, to ten głos mój nie jest wyćwiczony, ja nie jestem śpiewakiem operowym. W związku z tym po pierwsze rozwijacie po drugie rozwijacie a po trzecie rozwijacie Czyli... Czyli szukać, yy, sprawdzać, bo to jest tak, yy, mówiłem wcześniej przed yy, rozpoczęciem, że mam trzy klasyki, trzy stare samochody. No ale skąd się to wzięło? Przecież nie usiadłem, nie, nie wymyśliłem sobie tego. Spotkałem kogoś, kto mnie tego zapalił, zainspirował. Tak? Gdyby mnie zainspirował do nurkowania, być może bym teraz nurkował. A gdybym mnie zainspirował do czegoś innego, to też by był taki. Potem jak ktoś nas pyta, sk skąd masz taką pasję? A kiedyś byłem na, na takim wyjeździe i tam spotkałem takiego człowieka, prawda, który obserwuje ptaki. Ja sobie oczywiście kupiłem lornetkę, lornetkę i atlas ptaków, ale to jest tak żmudna czynność do wykonania, siedzieć w jednym miejscu i czekać, aż on tam ruszy dziobem i się wychyli, i pomyślałem sobie, że to nie jest dla mnie, ale coś, co, coś zrobiłem w tym kierunku. Także myślę, że jak się nie wiadomo, jak nie wiadomo dokąd iść to iść gdziekolwiek tak naprawdę. Czyli droga. I rozmawiać z ludźmi, tak. I rozmawiać, pytać się, ja to zawsze lubiłem, taką mam wścibskość, a czym się zajmujesz, tak. Słuczka st samochodowa moja z kimś, mamy chwilę czasu, a czym się zajmujesz na co dzień, tak. Jestem adwokatem, czy tam jestem kimś, o to ciekawe. N I specjalizuję się w tym i w tym, o to ciekawe, tak? to, to, to jest moje takie słowo klucz. o to ciekawe. Staram się w sobie wzbudzić takie poczucie, to ciekawe, tak? Akurat stuknąć się z człowiekiem, który robi coś, co aktualnie jest mi jakoś potrzebne. Się mówi, że to jest szczęście. No, ale w jakiś sposób wykreowane, bo ja go zapytałem. Czyli można powiedzieć, że tak, cel jest bardzo ważny, droga jest ważniejsza, bo idziemy nią, ale też towarzystwo, które w tej, po tej, w tej drodze spotykamy, czy jeszcze, zagarniamy. Jeszcze jest siebie. ważne to, jak się rano budzimy i spuszczamy nogi, i mamy takie poczucie nowy dzień, nowa droga, nowe spotkania, nowi ludzie. Wszystko się może zmienić. To, to może być dzień, który zmieni moje życie. No, tutaj, jak pytasz o to, to co jeszcze, tak? tego nie może być dużo, bo jeżeli wymienimy 17 punktów, to nie będzie przydatne. Tak. Ale jest jeden punkt, który uważam jest największym deficytem w naszej kulturowości, Europejczyków bo to właściwie tylko Europejczycy mają, Ameryka Północna, chociaż, chociaż Amerykanie się bardzo szybko w tym, w, tym, w tym temacie edukują, to jest brak świadomości tego, że rozwój jest związany z tym, że my potykamy się. Czyli że różnego rodzaju sytuacje stresujące są właściwie kluczem do rozwoju. Tak? Znaczy, bez tego się nie rozwiniesz. Więc akceptacja tego, że jak się rano obudzę, to spotkam dzisiaj kilka wydarzeń, które powiem, o fajnie, tak? Bardziej mniej się będę cieszył, ale fajnie, nazwę je pozytywnymi, oraz po staremu nazwę je negatywnymi, czyli o, rozlało mi się coś, potknąłem się, spóźniłem, stłuczkę miałem. No, to, to, stłuczka to jeszcze jest takim kalibrem trochę wyższym, ale takie, takie codzienności, dzisiaj uderzyłem się w łokieć, tutaj, w ten punkt, wiecie, co tak boli, nie? No i teraz można, można narzekać na to i budować, ale dzisiaj mam pecha, można powiedzieć sobie, jedno przecież rano wiedziałem, że się takie rzeczy wydarzą. To się nazywa zresztą probabilistyką, tak? Czy to jest filozofia, która ma Daleki Wschód, Arabowie mają kultury, Hindusi, Persowie i tak dalej, cała Afryka, że, że trzeba to akceptować, bo to jest normalna codzienność. Teraz, ponieważ spotknęliśmy się o coś dwa razy, to już trzeci raz się nie chcemy potknąć, więc będziemy robić tak, żeby ten próg nie wystawał, nie? Albo zbudujemy kładkę, albo zlikwidujemy próg. I kiedy to wiemy, zaczynamy być bardziej otwarci. Czyli to, to, jest, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że gdzieś przychodzi jednak moment, i tutaj mój pragmatyzm się włącza, że trzeba się trochę wnerwić. A niektórzy twierdzą, że zmiana zachodzi dopiero wtedy, jak człowiek się wnerwi. To jest prawda dla wielu, ale dla wielu nie, bo są ludzie, którzy mówią, po co się będę węwiał, po prostu usiądę, wybiorę pewne rzeczy i pójdę je zrobię. I, i, i teraz tutaj jest kwestia, w, w biznesie jest takie pojęcie w zarządzaniu, że jest tak zwana przewaga tempa decyzji nad jej jakością. Tak? Która, która to zasada mówi. Jak będzie się za długo zastanawiać, to nie podejmiesz decyzji. Dlatego na przykład ludzie, którzy mają po pięć fakultetów, nie będą prowadzić biznesu. Oni mają zbyt dużo wiedzy, zbyt dużo impulsów muszą mieć, żeby podjąć decyzję. A w biznesie trzeba podjąć decyzję. I to nie jest tylko e, 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 intuicja. To jest odwaga. Więc w pewnym momencie, kiedy czujemy się niekomfortowo, zderzymy się z różnymi ludźmi i tak dalej, jednak warto usiąść i sobie powiedzieć, dobra, to co mnie cieszy, co mi jara. I teraz trzeba coś wybrać, tak? no nie coś, cokolwiek, ale jakoś, ale nie, ale trzeba się zdać sprawę do końca nigdy nie będę, nie będę wiedział, co to jest, ale pójść, tak jak Jacek powiedział, ale pójść. Bo ja będę siedział, nic nie będę miał. Ale jak pójdę, to przynajmniej dowiem się, że to jest ślepa uliczka. Tak? Tam jest mój rozwój, i tak dalej. I to jest drugi element. A trzeci element, nawiązując do tego, o czym tutaj rozmawialiście, jakie zadałeś pytanie Paweł, tak a propos, się, jak mówię że w o wystąpieniach publicznych i tak dalej, no to właśnie Paweł y y y y y jest osobą, która, która przygotowuje ludzi do tego, tak, bo, bo szkoli ich, to jest, to jest Twoja domena. Ale y ja. Y y y Nieraz rozmawiam z, z ludźmi biznesu i zadaję im takie, takie, takie pytanie. Po co? A oni mówią, no bo jest super kontrakt. To jest inna perspektywa. Super kontrakt jest. Dlaczego? No bo ja mam obroty 10 milionów, to jest kontrakt już na 3 miliony, a wszystkie moje kontrakty dotąd były takie po pół miliona, ale no już uzbierały się na 10. No i widzi te 3 miliony, czyli widzisz, jej, można, chwytam pana Boga za nogi. A i przestaje jakby myśleć, bo to już jest ten wielki skok, a, i zapomina o tym, że żeby dokonać skoku o 30-40%, w większości przypadków potrzebujesz na to gotówkę, potrzebujesz na to organizacji, która działa na innym poziomie, bo tego jest więcej i tak dalej. A musisz inaczej się komunikować wewnątrz, bo narasta, tak, narasta wszystko. No i w momencie, kiedy ty ustawisz się pod po, po ten skok bez doświadczania różnego innego typu małych rzeczy, tak? no to ładujesz się w ogromny problem i bardzo często dzieje się coś takiego i tu jest ta pułapka, że ktoś mówi już się nastawił, mam taki kontrakt, klient się do mnie zgłosił i tak dalej. Ja siadam koło, ale po co ci ten kontrakt? Co z niego będziesz mieć? Później się okazuje, że ta marżowość, którą masz marż jest tak niska, że on jest po prostu nieopłacalny. Ba, on cię może wywrócić. Umiejętność zrezygnowania, czyli umiejętność powiedzenia sobie nie, jest też umiejętnością, chociaż ona nie może dominować, tylko dominować musi umiejętność mówienia tak, pójścia. Ale trzeba pamiętać, żeby nie zostać nakręcony przez kogoś, kto potrafi, kogoś, komu się udało, ktoś, kto to lubi, kocha, bo to nie znaczy, że ty. No, trzeba się urealniać, tak to Disney mówi, że trzeba być marzycielem, krytykiem i realistą. Ja mam takie dwa słowa, które według mnie są kluczowe. W życiu to pierwsze to jest odpowiedzialność, takie wewnętrzne przekonanie, że ja kreuję moją rzeczywistość. Nawet jeżeli nie miałem wypadek i nie moja jest wina, to ja siadam w samochód, ja zrobiłem prawo jazdy, ja biorę na siebie odpowiedzialność, że coś się wydarzy na drodze, na co nie mam wpływu. Bo, bo tak jest, nie mamy wpływu na 100% sytuacji. I to, gdzie dzisiaj jestem, co robię, wynika, tak jak powiedziałeś, z decyzji. Gdybym ich nie podjął, albo podjął inne, byłbym w zupełnie innym miejscu. I w związku z tym trzeba mieć takie poczucie, że naprawdę to my kreujemy swoją rzeczywistość. Oczywiście jest jakiś margines i tutaj jestem pokorny, na który w ogóle nie mam wpływu i nie wiem, co się wydarzy. Ale jeżeli wstaję rano i wychodzę z domu, to już biorę odpowiedzialność za to, że mogę się podpiąć na ulicy albo rower mnie przejedzie. I, i to, tego ludzie bardzo często nie są brać. To na, na szkoleniach, na warsztatach często była taka dyskusja. No ale przecież to nie jego wina. Ktoś, ktoś mu zalał komputer, a on mój zwróć mi pieniądze, ale przecież ja to niechcący zrobiłem. No ale Ty jesteś sprawcą tego, ale przecież ja nie chciałem. Tak, no ale weź za to odpowiedzialność. I dwa to jest zaangażowanie. Myślę, że to jest mm, słowo, które dzisiaj ma szczególne znaczenie, ponieważ y, młodzi ludzie często mówią: nudzę się, nudzę się. Um, zaangażowanie to jest y, pewien rodzaj takiego skupienia się na tym, co robimy, jakby to było najważniejsze na świecie. I mam takiego kolegę, który wynajmuje różne mieszkania bo mieszka wynajętych i zawsze jak wynajmuje, to doprowadza to mieszkanie do takiego stanu, jakby tam miał mieszkać do końca życia, naprawdę. Jakieś okna gdzieś tam komuś wymienił, nawet właściciel był w szoku, <laughs> a za pół roku go tam nie ma i mówi, a ja mieszkam gdzie indziej, a to była lakiernia, tutaj skrobałem, wszystko robiłem, wiesz, tutaj w ogóle to był taki bajser. a zobacz jak teraz. I za pół roku go nie ma. Ale wszędzie, gdzie jest, zachowuje się tak, jakby to było naprawdę do końca życia. Nie, że docelowo to on kiedyś sobie gdzieś tam zamieszka, nie, jego docelowo jest dzisiaj. Yy, I tak sobie pomyślałem, ok, nie lubisz robić tabelek w Excelu, ale jak skupisz się, skoncentrujesz, yy, pomyślisz sobie, ktoś tak Excela wymyślił, to, to ma jakiś sens, ktoś korzysta z tych tabelek, Mo, może, może nawet to, że ci płacą za tą tabelkę, tak? bo, bo to jest tak, że robisz, a ci płacą dniówkę, przecież yy, dostajesz pieniądze ale nie robienia niczego tak na zasadzie dobra, to odwalę, dobra, to odwalę, to zrobię byle jak, bo w którymś momencie to życie staje się gdzieś tam byle jakim. Natomiast <laughs> To nie jest jakieś popularne, ponieważ rzeczywiście ludzie się szybko nudzą dzisiaj. Ja nie, nie znam pojęcia, nie wiem czy ty w ogóle znasz pojęcie nuda w naszych czasach. Był trzepak, człowiek trzymał ręką trzepak, kopał nogą w trzepak i stał i gadał. Rzucał nożem w ziemię, rysował sobie tam takie państwa, żeśmy grali. Okay. Mm, jeszcze grał w piłkę, miał kapsle, i praktycznie się kończy ilo, ilość. Ale nigdy nie pamiętam, żebyśmy się nudzili. Nawet no tak, żeśmy nic nie robili. Ja nawet jak nic nie robię, jestem sam ze sobą, siedzę na ławce, to się nie nudzę, bo po prostu jestem ze sobą, z myślami, coś obserwuję, coś mnie bawi, śmieszy. I te dwa słowa według mnie potrafią zmienić życie, jeżeli człowiek gdzieś pojedzie na jakiś warsztat i poczuje to w sobie, że rzeczywiście trzeba przyjść do domu i powiedzieć, biorę odpowiedzialność za swoje życie, za swój biznes, wziąłem kredyt, biorę odpowiedzialność, nie spłaciłem, biorę odpowiedzialność, zbankrutowałem, ja zbankrutowałem. Jak niewiele osób pójdzie do banku i, i wróci z banku i powie, nie dali mi kredytu. Jak, jak wiele osób powie, nie dali mi kredytu. Jak niewiele powie, nie przekonałem banku do mojej zdolności kredytowej. Tak? Czyli yy, ja ich nie przekonałem. N nie przekonałem klienta, nie sprzedałem mu towaru, a zamiast, on nie kupił ode mnie, jakoś nie, nie mógł się zdecydować. W związku z tym bardzo trudno jest mieć takie poczucie, że jednak to wszystko jest po naszej stronie i musimy się nauczyć nowych kompetencji, żeby zwiększyć to naszą skuteczność, ale przejmując wcześniej odpowiedzialność. A druga rzecz, nie pytałeś o to, ale przy celach jest taki mały myk, taki mały haczyk, o którym mało chyba pamięta, że zrealizowanie jakiegokolwiek celu wymaga jakichś kosztów. I mało kto liczy koszty, które wiążą się z celami. Yy, stawia się cele, nie wiem, wejść na zrobić to czy tamto. Mało kto osiągnąć sukces w biznesie. Mało kto kalkuluje, jaki będzie koszt tego, ile czasu muszę poświęcić, czy będę miał kontakt z dziećmi, czy się nie rozwiodę przy okazji, yy, czy ktoś mnie nie oszuka. Tak, I w ogóle się na to nie patrzy. Stawia się cel i biegniemy. Cel i biegniemy. Poprzeczka po wyżej, wyzwanie, yy, ok, podwójny, potrójny Ironman, cokolwiek. Ludzie to wszystko są w stanie zrobić. Ale cena, którą płacą, bardzo często nie jest ceną, którą by chcieli zapłacić, gdyby wiedzieli, jaka ona będzie. I inni, którzy chcą realizować te pomysły, też często nie mają świadomości, że to fajnie wygląda jak człowiek. Znam takiego człowieka, przeszedł pustynię 100 kilometrów y, pieszo, y, sam. Tylko, że nikt nie wie, ile to kosztuje. I y, y, nie tylko materialnie, ale również pozamaterialnie. Tak? Y, czy ten człowiek będzie miał potem kłopoty ze stawami, czy nie. Z sercem, czy nie będzie miał. I, I jesteśmy taką kulturą skoncentrowaną na realizacji celu. Sam to zresztą mówię na wykładach: zwycięzcy nigdy nie rezygnują. Ale to jest skrót myślowy. A, absolutnie rezygnują. I dlatego są zwycięzcami, że potrafią się wycofać i powiedzieć tak, jak, jak mówiłeś: nie biorę tego kontraktu. Fajnie wygląda, niech sobie wygląda, niech inni się tym zajmują, prawda. A nam się wydaje, że, że ten cel jest, a to jest wyzwanie. No To jest grubo, jak to się mówi dzisiaj, prawda, kolokwialnie. Będzie grubo. No, no jest później, bo się potrafi taka firma zawalić w ciągu jednego dnia. Y, zbankrutować w jednej chwili, tak naprawdę. Jedna faktura i No i po wszystkim. Tutaj to ważne jest, żeby być sobą w tym wszystkim. E, no i to jest właśnie definicja, co być sobą. No, żeby być sobą, to trzeba sobie uzmysłowić pewne rzeczy. A czy się dobrze że, czuje. Żeby być sobą, trzeba być kimś. A, to, jest, to już można przemyśleć sobie, sobie głębiej. I, i tutaj podam kolejny taki element, który wart jest weryfikacji. Moje obserwacje są takie, kiedy rzucam to hasło na sali, na której mam 20 osób, czasami na jakiejś konferencji, gdzie mam tych osób 100, 200 czy 100, to mówię, zastanówcie się, kto z najbliższych członków twojej rodziny jest twoim życiowym hamulcem. I powiem wam, że to reakcja jest piorunująca. Te twarze ludzi, którzy nagle po takim pytaniu uzmysławiają sobie. pod iloma względami to może że być, nie? nie zauważali jakby tego elementu, który przyjęli jako już czynnik, który musi istnieć. Um, i, 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 I nie ukrywam, że to jest strasznie trudne kulturowo. Tak? Mnie, mój charakter pomaga w tym, że ja w życiu sobie to ustawiłem osobistym. Pobyt w Stanach Zjednoczonych przez 20 lat mi pomógł w tej asertywności najpierw samym sobą. Ale ludzie mają ogromny kłopot z tym, z tego sprawę, że własny ojciec, własna matka, to są albo, albo siostra, albo jakaś ciocia, jakiś dziadkowie, są ogromny, ogromnymi hamulcowymi. A zobaczcie, nawet jeżeli ktoś bardzo dużo od nas wymaga, to też może być hamulcowym, bo wymagając od nas, my staramy się spełnić te oczekiwania, a de facto chcielibyśmy być kimś innym. Przychodzi dziecko do domu. Dostaje piątkę i co słyszy? Fenomenalnie, wspaniale, kapitalnie. No to jak się będzie czuła jak przyjdzie z trójką? Nie? Czy ktoś się na tym zastanawiał? Mm -hmm. Jak reagujemy? Kiedyś jadę windą na szesnaste piętro, a na którymś tam dziesiątym była szkoła angielskiego. No i wsiadam na dole, jedziemy, stoi matka, chłopak dziesięciolatek. Ja mówię, o, jedziesz pewnie do szkoły, mówi tak, no to, to ambitnie, fajnie i tak dalej. A on mówi tak, on jest bardzo ambitny, on ma same piątki. A ja jestem taki bezwzględny w takich sytuacjach. A... I szybciutko nie zripostowałem, zareagowałem na mamę, a jak u niego z umiejętnością dawania sobie radę z porażkami? Żebyście zobaczyli Właśnie. tą mamę, Właśnie. która mnie zabija inicjalnie wzrokiem, ale to nie była, to, to była kobieta myśląca, bo inicjalnie mnie, mnie zabiła wzrokiem, ale później zobaczyłem tak głęboko jej refleksję. I to jest na przykład temat kolejny, tak, jak przygotowujemy swoje dzieciaki. Powiedzcie mi jedną rzecz w takim razie, bo my żyjemy w takim świecie propagandy sukcesu, to się udało, to się udało, to mam, to mam i... Mierzymy się z tym, przeglądamy się w tym lusterku trochę i pytamy siebie, czy ja jestem też tak dobry, ale z drugiej strony te porażki to jest przecież coś, co nas definiuje. Bez tych porażek byśmy nie byli tu, gdzie jesteśmy. I powiedzcie mi o, obydwaj na jedno pytanie, czy jest coś takiego, no bo mieliście w, na pewno na przestrzeni swojego życia, odnosiliście jakieś porażki albo jakieś traumatyczne przeżycia, które później spowodowały to, jacy jesteście dzisiaj. Czy gdybym wam dzisiaj zaoferował, że Wymazujemy zupełnie z Waszej pamięci to traumatyczne przeżycie, tą porażkę. Nie macie jej, ale nie macie również w konsekwencji tego wymazania tej wiedzy, którą macie dzisiaj, którą wynieśliście z tej porażki. To czy jest coś takiego, co byście wymazali? Znaczy, jak gdybym wymazał pełną porażkę, to nie siedziałbym tutaj teraz. W ogóle moje życie by, nie, nie wiem jak się potoczyło. Na, na pewno nie byłbym tym, kim jestem, nie, nie występowałbym. Tak? Ja w ogóle nie lubię tego słowa porażka, bo ono su sugeruje, że to doświadczenie jest złe. A mnie jest bliska taka koncepcja stoików jednak, żeby nie oceniać, żeby podzielić świat na, na to, na co mamy wpływ i na to, na co nie mamy wpływu. Nie zajmować się tym, na co nie mamy wpływu. I nie oceniać tego wszystkiego tak naprawdę, bo to jest pytanie, jak, jak się w tym odnaleźć, prawda? To jest tak, jak nie wiem, boli nasz żołądek. Można powiedzieć, że to źle, to niedobrze. Hmm, można zadać sobie pytanie, o, o, OK, co z tym zrobić? Jak można to uleczyć? I że hmm, porażka to jest jakiś niezrealizowany cel pewnie, ale my, my bardzo wartościujemy i ludzie no, występują na scenie i się, nie wiem, przez chwilę zawiesili i już się denerwują. Tak? I potem schodzą ze sceny i mówią, to porażka w ogóle, to masakra, co jest? to To jest taka sytuacja, w której myślę, że yy, widać, jak my mocno. Um, jesteśmy wychowani w takim duchu dobry, zły, ale raczej zły, tak? Niedoskonały, nie, nie osiągnął. Taką scenę widziałem, jak matka do syna mówi na turnieju tenisowym, że no, bardzo dobrze no, gratuluję, że wygrał turniej, ale że tak mało inteligentnie grało. Tam te dzieci bardziej inteligentnie grały. Bo wiesz, ty tak grałeś prosto, a one tak na boki. Tak samo myślałem, gdyby był w Stanach i przegrał ten turniej, to matka by powiedziała, może wiesz, nie zająłeś pierwszego miejsca, ale powiem ci, że serwis miałeś najlepszy, naprawdę taki, mocny. Mm -hmm. Także, że, że my od, od dziecka wynosimy już z domu yy, ocenę, to co mówię z ocenami. Moja mama mówiła, pójdziesz do szkoły i to będą stopnie, zobaczysz. Ja nie wiedziałem o co chodzi jeszcze, ale już czułem, o kurde, będą stopnie. Mojemu synowi najmłodszemu często mówiłem, słuchaj, to nie jest tak, że piątka jest lepsza od czwórki. Piątka to piątka, czwórka to czwórka. Mercedes nie jest lepszy od Skody. Skoda to Skoda, Mercedes to Mercedes. Są inne samochody, po prostu pytanie, jak do tego podchodzisz, co ci, co ci to daje, jakie masz odczucia, emocje. To jest jakaś, jakaś informacja być może, ale też taka ułomna, bo nauczyciel miał kiepski dzień tak? I, i ci postawił jedynkę. To nie znaczy, że ty jesteś wart tej jedynki, że ona odzwierciedla Twoje możliwości albo m, ciebie w ogóle. A u nas jednak wszyscy mają takie poczucie, że ktoś, kto ma 5 milionów jest lepszy od kogoś, kto ma milion, tak? rankingi robimy. W firmach, które są oparte na systemie MLM są rankingi na przykład. No ludzie wchodzą, przychodzą do, do biznesu, żeby realizować swoje marzenia, a potem rywalizują. Myślę, że niewielki jest procent, ja w ogóle nie mam genu rywalizacji, także według mnie to niewielki jest procent ludzi, którzy się budzą rano z taką myślą, będę lepszy, będę lepszy. I potem dochodzą na szczyt, są pierwsi. Yy, tak jak Iga Isiątek miała, tak, że ona już musiała tylko uciekać, bo ją gonili, potem spadła, no podniosła się. Ale to, to, to już jest miejsce me, mega trudne do utrzymania dla ludzi, bo lepiej być w tym piątym, szóstym i gdzieś tam dochodzić, oczywiście nowych rzeczy, niż ciągle już uciekać i patrzeć, co się dzieje z tyłu. W związku z tym myślę, że my nie mamy w genach, że, że Polacy, może Słowianie w ogóle nie mają w genach takiego yy, bycia ambitnym. O, to, to jest słowo, które ja słyszałem. Za wszelką cenę, że, że to jest nam w jakiś sposób narzucone. Zobaczcie, że my pracujemy bardzo dużo, my się szybko rozwijamy, my na, na, naprawdę żeśmy dużo osiągnęli przez 30 lat. To, to zresztą Krzysztof mówił wielokrotnie, że tu są możliwości cały czas. Nie na Zachodzie. Zachód jest stary. My potrafimy się zmobilizować i być innowacyjni. Tylko, że my się z tego nie cieszymy. To, to jest moje takie wrażenie, jeśli chodzi o ludzi. I, I nam nie jest źle dzisiaj, ale nam też nie jest dobrze. Nam jest jakoś tak nijak. Trochę jakbyśmy byli zaskoczeni w ogóle tym, że, że naprawdę żeśmy tak dużo osiągnęli. Jak ja jadę przez Polskę tymi drogami, które są, to jestem pod wrażeniem, bo ja jeżdżę 30 lat i, i kiedyś taką drogę, jak jechałem ostatnio 8 godzin z... Yy, yy, Ustki do Wisły 800 kilometrów, to kiedyś bym jechał, nie wiem, no, dobę całą. 12 godzin pewnie. No, no nie, 14. Wie, nie no, pewnie drugie tyle. Mm -hmm. yy, I naprawdę, jak jadę i widzę te samochody, i, i to wszystko, co jest dookoła, i tą estetykę i w centrach handlowych, ona naprawdę odbiega od, od tego, co jest na zachodzie, bo tam są często stare centra yy, z dużo mniejszą ilością produktów. Ale my nie, 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 nie mam takiej radości. Moje pokolenie, o właśnie jakie było nasze pokolenie, my się zachwycaliśmy wieloma rzeczami. Rower się dostał w igry, człowiek się zachwycał tym rowerem. A dzisiaj jak patrzę, to bardzo trudno jest wzbudzić zachwyt u ludzi. Są w pięknym hotelu na fajnej konferencji, występują ludzie z ogromnym doświadczeniem. A mnie to czasami tak średnio interesuje. Tak? Dzieci, jak dostają prezenty, dzisiaj, prawda, bo jest ich duża jest dostępność. Ale... A ty, Krzysztof, wracając do tego pytania, masz coś <coughs> takiego, co byś skasował i powiedział: Dobra, tego bym nie chciał, ale nie mam tej wiedzy, którą dzisiaj mam? To jest bardzo ciekawe pytanie w ogóle, bo nikt mi takiego pytania nie zadał. I dlatego daje mi do myślenia. Nie jestem gotowy, żeby na to odpowiedzieć w sposób bardzo taki konkretny, że to czy owo. Ale takie pierwsze, co mi się nasuwa, co, 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 co odczuwam, tak, to, to, to chyba to, że ja jestem przedsiębiorcą i przedsiębiorca ma w genach komponowane to, że, że, że on musi iść porażki. To w ogóle zawsze jest takie powiedzenie, co się stanie, jak przedsiębiorca zbankrutuje, padnie i tak dalej. No jak to co? No za pół roku będzie prowadził nową firmę. Tak? W związku z tym porażka dla niego wygląda, wygląda inaczej. Jeżeli człowiek jest długo przedsiębiorcą, to tak jakby bardzo sobie uświadamia z tego, że to, to, jest, to jest właśnie ta rzeczywistość, że nie ma, nie, ma, nie ma pójścia do przodu. Banki dają zdecydowanie lepsze. Kredyt e, ludziom, którzy się przewrócili podnieśli, niż którzy cały czas idą do przodu, nie wiem, wiecie. E, oczywiście, na przykład w Stanach Zjednoczonych, tak? jeżeli ktoś pokazał ścieżkę turbulentną i gdzieś tam na przestrzeni czasu e, m, osiąga pewne efekty i jest na jakiejś pozycji stabilnej, ma zdecydowanie lepszą ocenę kredytową niż osoba, która cały czas idzie po równi w górę, tak, ale bez, bez tych turbulencji. Więc <laughs> ja tutaj nie odpowiem na pytanie, co. Co w moim życiu bym wykasował, bo pewnie niektóre rzeczy bym bym zmienił, gdybym, gdybym mógł, ale jakbym się głębiej zastanowił, to tyle, że ja nie chcę się zastanawiać nad tym, no bo co to, co to daje, ale, ale rozumiem, że to może być, ale ja mam pewną uwagę, pewną znowu no, taką ma naturę podpowiedź. Potrójne prawo pareto znowu, tak? Czy 1%, to daje 50%? I jak sobie dawać radę z tą nieumiejętnością cieszenia się codziennością, akceptacji, porażek itd.? i tak Ja mam pewien przepis, który od dłuższego czasu testuję nie tylko u siebie, mianowicie zacznijmy nazywać swoje silne i słabe strony sami, sami dla siebie. Człowiek, który potrafi powiedzieć: Tu jestem do kitu, tutaj tego nie lubię, nie chcę. Tu jestem taki sobie, tu jestem i człowiek, który potrafi powiedzieć: Ale tu, to jestem naprawdę dobry. Tak? Ja robię taki test często na zajęciach. Jak prowadzę zajęcia, to się pytam szybciutko: często dobieram też odpowiednie osoby, które wiem, że nie dadzą sobie z tym rady. Mówię: No to szybciutko. Jedna silna strona, jedna słaba strona, i wtedy takie: yy, yy, yy. jeżeli ja będę sobie uzmysławiał, że ja się składam z plusów, z minusów, jest to tak duży skrót mentalny, czy, czy ścieżka mentalna do tego, żeby zrozumieć i, i, i później nie, 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 nie poddawać się w obliczu, nie oceniać negatywnie tych, 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 tych porażek, o których mówimy. To może nie być takie bardzo intuicyjne, co ja teraz mówię, takie zrozumiane, ale faktycznie stan człowieka, który potrafi oceniać jakby nie tyle oceniać, tylko nazwać swoje słabe strony, to jest stan człowieka, który także Potrafi akceptować to, że to jest. I nagle się okazuje. To w związku z tym to, że ja czegoś nie umiem, to nie jestem do kitu. I tak samo w życiu. To, że mi się dzieje tak, czy ci tak, to jest część coś jedności. To jest taka drobna gwiazdka i przypis. Um, to, to dobrze funkcjonuje, jeżeli nie jest oparte na ocenie, prawda? W kategoriach jestem dobry, jestem zły. Tylko umiem, nie umiem. To tak jak ludzie mówią, bo ja jestem taki szybki. Znaczy, zachowuję się szybko, nie jesteś szybki. Albo ja jestem taki niepoukładany, albo jestem bałaganiarz. Przypisują sobie takie stałe cechy, a mogą to zmienić. Natomiast jeżeli mają, jak się mówi do dziecka, bo ty to jesteś taki raptus, to tak jakby on już był skazany, wykuty w kamieniu, na, na zawsze z tą cechą. To jest, yy, to jest tak jak w tym, podoba mi się tak, ten film, mniej jak książka Elizabeth Gilbert, Jedz, smut się i kochaj. Jak ona jest w Indonezji, pyta tą starszą kobietę, yy, czy kochasz męża? I ta kobieta mówi, nie rozumiem pytania. No, czy go kochasz? Nie, jak to, Czy kocham męża? No dobra. Czy twój mąż jest dobrym człowiekiem? I ona mówi: Nie rozumiem pytania. Czy ta góra jest dobra? Góra to góra, mąż to mąż. Każdy ma swoją rolę, funkcje jakieś społeczne, że my jesteśmy taką kulturą oceniającą, prawda? Odniósł sukces, nie odniósł. Tak. Dobry zły. Nie, umiem, nie umiem. Co ja umiem? Bo te mocne strony też są trochę wartościujące, prawda? Jestem dobry W, a tu jestem zły W. A gdybyśmy powiedzieli umiem, nie umiem, to bliżej było nam było do powiedzenia, okej, okay, czego muszę doświadczyć, żeby się nauczyć tego, a nie czy będę lepszy. czy, czy bo to, to wartościowanie ma niestety no, złą stronę, taką, że zawsze będą ci, którzy są lepsi. Zawsze będą mieli lepszego Instagrama. Zresztą, jak patrzę, jak się Instagram rozwija, to dzisiaj to już naprawdę, żeby mieć do, do, dobre posty, to nie ma tak że jak sam je zrobić. Trzeba zatrudnić specjalistę, robić to trzy razy dziennie, codziennie, praktycznie i ciągle podnosić content, tak? Ja, jakość tego. W związku z tym, dzisiaj jest pewnie granica. Pytanie, Dobre pytanie, po, po co? Mhm. To jest, myślę, takie pytanie, ale mam takie marzenie. Chociaż. Ja się wychowałem w takim pytaniu, moja mama zawsze z mówiła, ale, ale po co, ale po co, ale po co. Natomiast myślę, że dla siebie samego, dlaczego, byłoby lepszym pewnie słowem, stanie sobie pytanie, dlaczego chciałbym to mieć, co, co to zmieni. Um, rzeczywiście myślę, że prze przedsiębiorcy, tak jak ty z krwi i kości, są nienasyceni tym, co robią. Tak dużo jest w nich. Takiej potrzeby rozwoju, takiego naturalnego rozwoju biznesowego. No mam jedną halę, to będą dwie hale, trzy hale, pięć hal, a teraz w innej części Europy jakby rozwijają swoje biznesy na cały I tu świat. Czy droga jest ważna, prawda? Nie cel, żeby na znaczy, Najważniejsze powiem. jest to, żeby pamiętać, że wszystko to, co robimy, osiąga sukces wtedy, kiedy robimy to z innymi ludźmi, tak naprawdę. Znaczy, bardzo nie lubię takiej koncepcji, że ludzie mówią, chyba Dos, ja sam doszedłem tutaj, nic nie było, ja tą firmę rozwinąłem. A tak a propos, ja wejdę w słowo i teraz poddam wam takie pod dyskusję takie nie tyle pojęcie, ile, ile ranking. To ja zaproponuję ranking. Zróbmy ranking a pod tytułem, ile osób wokół ciebie jest uśmiechniętych, chce z tobą pracować na przykład. Nie? Ja, ja, ja nie mówię, że ja proponuję taki ranking, ale to jest zupełnie inna perspektywa. Zamiast liczyć, które miejsce chcę osiągnąć, i tak dalej, to ile ludzi jest wokół. I, i, i dlatego, kiedy składam życzenia komuś, to, to czasami tak mówię. Więc to, życzę tobie, żeby, żeby ludzie wokół ciebie byli uśmiechnięci, tak? Żeby byli, byli zadowoleni. Ja kiedyś siedzę na wprost jednego z najbogatszych ludzi w Polsce, wtedy, i zadałem mu takie pytanie. Nazwijmy go Marek. Bo oczywiście nie będę. Panie Marku, co Pan woli? Pan woli mieć 100 milionów więcej na koncie i szczęśliwego syna? Czy. i nieszczęśliwego syna? Czy 80 milionów na koncie i szczęśliwego syna? Nie? Kojarzymy, tak. No, zgadnijcie, co on zrobił, co się stało. No, nie, dawaj. no to jest twardziel, który rozdaje karty całe swoje życie. On się Rozpłakał. Nie, on się, znaczy wzruszył się, on się rozpłakał, fizycznie się rozpłakał. Tak? Przerwał, nie mógł słowa wypowiedzieć, tak? To są takie w momencie takie, tak, takie chwile. Mhm które nam pewne rzeczy konfrontują, dlatego to rozmowa z drugim człowiekiem, konfrontacja, zderzenie się z sposobem myślenia. A, a druga rzecz, którą chciałem tak powiedzieć, bo ta refleksja, ona też może być takim, takim pośrednim przekazem, nie bezpośrednim. Jak przedtem powiedziałeś, Paweł, zadałeś takie pytanie, no jeżeli ktoś mówi ci, że tam takie ma osiągnięcia, takie osiągnięcia, no i na to patrzymy i tak dalej. I ja już jestem na takim etapie swojego życia, że jak ktoś tak mówi, nie, tak ocenia, to ja wewnętrznie się tak swobodnie uśmiecham. To znaczy, nie, nie, nie spolitowanie, a, i, i, tylko po prostu ja wiem, że. Jest cała masa zewnętrznych czynników, które wyglądają tak, jak jest, ale jeżeli jestem wewnętrznie spokojny, że ja robię to, co lubię, to, co kocham i tak dalej, to mogę to bardzo dobrze, jak jest fajnie. Jednocześnie jest druga strona medalu, bo ja, ja bardzo często wiem, że ci, którzy bardzo silnie komunikują na zewnątrz to, że tak jest, to, co do tego mówiłeś, to tak naprawdę nie jest, tylko oni dlatego komunikują, bo nie są spokojni wewnętrznie, więc oni muszą na siłę zdobywać to docenienie, żeby się utwierać, że jednak nie jest, nie jest tak źle, albo, albo się oszukiwać. To, <kudzi Stories> to, to jest ta iluzja. Trochę, to jest trochę tak jak w kasynie. <kudzi> Teraz nie można reklamować kasy, ale jeszcze 20 lat temu można było i były takie zdjęcia uśmiechnięte, uśmiechnięte kobiety stojące nad mężczyznami, którzy siedzą przy stołach i wygrywają. Byłem w kasynie wiele razy, nigdy nie widziałem takiej sceny. Tam jest ciemno, nie ma czasu, tam jest gęsta atmosfera i tam są ludzie, którzy przegrywają majątki. W związku z tym yy, trochę... Ten świat jest inny, niż się niektórym wydaje, tak? A na pewno ten świat ludzi bogatych jest inny niż się wielu wydaje, że on jest taki bajkowy, że oni sobie siedzą na, na łodzi motorowej. No siedzą i rozmawiają o, o kolejnym kredycie, którym który muszą wziąć. Jak pamiętam, gdzieś rozmawiałem z takim panem, który mówi, mógłby pan pożyczyć 50 zł? Ja mówię, pan ma miliony, no ale wszystko w obrocie, wszystko w inwestycjach, nie mam pieniędzy. I mówi, u mnie jest wszystko na styk. Jak wyjdzie, będę miał 10 więcej. Jak nie wyjdzie, lecę w dół. Trochę ro, taki hazard, ro, rodzaj pewnego bawienia się tym ryzykiem pewnie. Ale myślę, że y, nie jest dobrze żyć w zgodzie ze sobą, naśladując innych ludzi. Znaczy, że to odkrycie, kim jestem, to jest fundamentalne w ogóle pytanie, kim, kim jestem i że do tego się dochodzi i doświadczeniem, ale też taką... Chwilą ciszy, oglądów siebie, właśnie w trudnych sytuacji, często ludzie mówią, że nie się rozchorowali, jeżeli pod respiratorem tam mieli przemyślenia, wyszli zupełnie innymi ludźmi. I ja myślę, że człowiek, który realizuje swoje marzenia, ma do tego prawo, ale bardzo często jednak te marzenia są czysto egoistyczne i one nie współgrają z innymi ludźmi. Znaczy to, to jeżeli kapitan chce płynąć i zebrał ludzi na statku, a oni nie chcą tam płynąć to oni mogą się jakoś podporządkować, natomiast y, oni nie będą mieli frajdy z dopłynięcia do brzegu. Tak jeszcze często z rodzicami, i z dziećmi, prawda? Że my wiemy lepiej, co będzie dobre dla dzieci. My w ogóle hodujemy dzieci prawie jak kurczaki. Y, Musi się wychowywać. To też jest takie słowo, według mnie, agresywne. Tak? Takie. Ja cię, ja cię wychowam y, po swojemu najczęściej. że My rzadko kiedy podążamy, to jest trudne. Mój najmłodszy syn grał w tenisa od tam si siódmego roku życia. Wszyscy mówili, koło 16-15 roku dzieci po prostu mówią, ja już dziękuję, ja już nie chcę. I, i z nim też tak było. I ktoś mówi, no i co? I mieszkanie przepadło, tak? Że koszt tego tenisa był taki, jakby kupić mieszkanie. Ja mówię, nie, jedno, żeśmy zaoszczędzili, bo mógłby grać jeszcze przez parę lat i, i, i potem przestać, prawda? I to jest trudne dla rodzica, jeżeli przychodzi dziecko, mówi, ja już nie chcę grać. I powiedzieć, ok, to jest twoja decyzja. Chociaż niektórzy mówią, że gdyby się tam rodzice nie uparli, to nie byliby tam, gdzie są. Tak? Nie wiem, siostry Radwańskie miały dosyć takiego chyba apodektycznego tatę. Serena Williams to samo. I, tak. I to, jest to jest pytanie, czy na pewno te osoby są szczęśliwe. Często się nie dowiemy. Bo one już nam później nie powiedzą, one bo to same, jest bardzo bolesne. One, one już same nie wiedzą. Jim, Curry, nie. Jim Carrey mówił coś takiego, że życzy każdemu, aby zdobył sławę i pieniądze na niewyobrażalnym poziomie, żeby mógł przekonać się na własnej skórze, że to nie daje szczęścia. Ale powiedzcie mi taką rzecz już prawie że kończąc, yy, ponieważ tak wiele osób w tej chwili jest w depresji, tak wiele osób chodzi do psychologów, bierze leki, korzysta z pomocy, a, a jest mnóstwo, którzy nie korzystają. Którzy gdzieś tam mówi się, że twarz depresji to jest twarz uśmiechnięta bardzo często na zewnątrz. I często te, te depresje czy natręstwa myśli, one wynikają z tego, że nie osiągamy albo nie mamy tego, o czym marzymy, że coś byśmy bardzo chcieli. Jak, co byście powiedzieli takim ludziom, e, którzy być może oglądają to i szukają jakiegoś rodzaju porady i pomocy? Ja, ja może tym razem pierwszy się odezwę, bo jeżeli to ma coś zamknąć, szczególnie w dziedzinie psychologii, to niech to będzie Jacek, bo on jest psychologiem, więc ja, jako swego rodzaju amator, może pragmatyk, odważę się tutaj powiedzieć zareagować, może nie odpowiedzieć, ale zareagować na, na, na to pytanie. Według mnie, głównym powodem depresji dzisiaj w Europie, bo 38% osób w Europie w tym roku ma i już w tym momencie taka jest ocena. Wstępna, zdefiniowane jakieś deficyty w obszarze swojej własnej psychiki, a w zeszłym roku 25% osób miało depresję powyżej w Europie, czyli 1,4% Europejczyków, jakoś fazę depresji. I to badania oficjalne pokazywały, bo to było 14%, ale to się mnoży razy dwa, biorąc pod uwagę, jakby. ukryty. Roku. Tak, tak, Aha. z różnych względów. No też zależy w którym kraju i tak dalej, no ale to są liczby, które gdzieś tam przeczytałem, powielam je, ale czy to jest 28%, czy to jest 22, nie ma znaczenia, to nie jest 3. Tak? Otóż czekamy na coś, co się nigdy nie wydarzy. Czyli ja zawsze podaję ten przykład. Jeżeli nasi najbliżsi stęliby w kolejce do sklepu, o, o którym to sklepie, byśmy wiedzieli, że tam przez najbliższy rok, dwa nikt nie przyjedzie, to byśmy od razu się do mnie powiedzieli: Nie stój, nie czekaj. A my czekamy. My czekamy na coś, skończy wojna w Ukrainie, skończy się pandemia i tak dalej. A tu się nic nie skończy. Znaczy, skończy się wojna w Ukrainie, miejmy nadzieję, skończy się pandemia, ale chaos narastanie jest tak ogromny, że po prostu będzie. Te, te ilość zjawisk turbulentnych teraz, kiedy, kiedy przepływ informacji jest ogromny i tak, ja wielokrotnie o tym mówiłem. W związku z tym, taka jakby pierwsza kwestia, która jest, to zdać sobie z tego sprawę, że żyjemy w świecie, w którym chaos, w którym zawsze żeśmy żyli, ta zmienność jest tak ogromna w tym momencie, że my nie jesteśmy do tego przystosowani. I pierwszą rzeczą, jaka jest, to jest nie czekać na spokój. Na to się uspokoi i my dlatego jesteśmy stresowani, więc ta depresja tutaj w tym wymiarze, czy, czy, czy te stany depresyjne, czy ten kierunek to jest przede wszystkim, zdać sobie sprawę, że nie możemy myśleć po staremu, a przede wszystkim nie możemy czekać, że wróci coś, co było na przykład 20-30 lat temu. No Młodzi ludzie tego nie mają, bo oni mają tych wspomnień, mogą słyszeć rodziców, więc, więc jakby to jest, to jest jakby moja odpowiedź na pytanie stan, który jest dzisiaj. Jeżeli ktoś mi zadał pytanie, czy powinniśmy iść do psychologów, czy powinniśmy iść do, do, do terapeutów, moja odpowiedź jest tak, ale jeżeli ktoś myśli, że pójdzie do psychologii terapeuty i tam pójdzie na 10 sesji i wyjdzie i będzie zdrowy, to według mnie się bardzo myli. To powinno być, te, te wizyty powinny być jakby obszarem, w którym zdamy sobie z pewnych rzeczy sprawę, to ma, mają być obszary, które mają coś inicjować, tak? Ma się dokonać pewna zmiana, czy w obserwacji, czy, czy próba w zachowaniach, i tak dalej. Czyli, jeżeli ktoś idzie, musi zdać sobie z tego sprawę, że to musi być praca nad sobą i muszę wymagać czegoś od siebie, żeby dokonała się zmiana. Czyli trzeba zacząć coś robić, albo przestać coś robić. I, i, i to tyle mojej, mojej reakcji na, na, na Twoje pytanie. Po pierwsze to chyba trochę tak uogólniamy ten temat i pojęcie, prawda? Depresja, bo to jest jakaś jednostka chorobowa, nie jestem lekarzem, ale z tego co wiem, to się po prostu leczy, to, to, to wynika z konkretnych przyczyn. Natomiast pewnie mówimy o takim stanie emocji, ducha, umysłu, zawodu, umysłu, takiego takie... poczucia zagubienia. Rezygnacji. rezygnacji. Tak. Hmm. No, to jest rzeczywiście tak, że my żeśmy płynęli łódką i co jakiś czas były burze i sztormy, ale generalnie ludzie czekali, aż się uspokoi, wyjdzie słońce i będzie cudownie. Z tego co Krzysztof mówi, słońce może nie wyjść, a burza może się nie skończyć. Tylko się może skala zwiększyć, tak? Nie, już nawet możemy przekroczyć 12 i mieć 14, bo, bo tak może być, że coś nas zaskoczy swoją niewyobrażalnością i to jest pewnie przerażające ludzi, bo nie są na to przygotowani. Tak? Ostatnie lata były raczej spokojne I, i my żeśmy też swoje dzieci chowali w takim duchu dobrobytu, szczęścia, właśnie marzeń, obfitości, wszystko jest możliwe. Pod kloszem. Pod kloszem. I teraz jak człowiek płynie i jest piękna pogoda, jego kompetencje są ważne, ale nie tak istotne, prawda? Natomiast jeżeli nagle robi się dramatycznie i woda zalewa łódkę, to wtedy wszystkie umiejętności są bardzo istotne i to yy, brak jakiejś kompetencji może się odbić na wszystkich, prawda? I, I to, co jest bardzo wtedy jeszcze ważne, to jest to, czy ci ludzie są ze sobą, czy oni współpracują, czy jest duch zespołu, mówi się duch zespołu, to jest niemierzalne. Ale to jest suma zaangażowania yy, wszystkich, yy, zaufania do siebie, no to jest coś, co, co się nie dzieje tak nagle, że się ludzie spotkają i jest dług zespołu. W związku z tym, po pierwsze, myślę, że relacje i to nic nie wymyślamy są najważniejsze. W ogólnym rozrachunku na koniec życia człowiek i tak stwierdzi, że najważniejszy byli ludzie, to co z nimi robili dla nich i to oni byli kwintesencją, prawda? A, a nie sam projekt, nie wiem, most, to nie o most chodziło. Tylko myśmy oddali kawał życia za to, żeby go zbudować. W każdej rzeczy, która nas otacza, jest czyjeś życie. W tym mikrofonie ktoś musiał zaryzykować, żeby go stworzyć. Tak, my bierzemy komórkę do ręki, nie mamy takich myśli, że naprawdę to jest jakaś rewolucyjna technologia. No, 30 lat temu jej nie było. Ktoś za tym stoi, ktoś wyłożył pieniądze, ktoś myśli. W związku z tym. Y jakby trzeba by zacząć od takiego bardziej świadomego podejścia do życia. Dlaczego mieć ja się martwić? Czy boję się czegoś? No tak, bo nie ufam sobie, boję się, że sobie nie poradzę. Ludzie mają pracę, to się martwią, że ją stracą. Jak tracą, to się martwią, czy dostaną nową. Dostają nową, to się martwią, że ją stracą. Jakby teraz okazuje się, że te kompetencje już nie są na zasadzie, możesz je mieć, możesz ich nie mieć. One będą bardzo istotne i jedną z tych kompetencji będzie umiejętność zarządzania swoimi emocjami, czyli słynna m, inteligencja emocjonalna, tak? czy, mnie to, czy, czy, czy mnie to denerwuje? Bo to nie jest tak, że ktoś mi porysował samochód, to porysowany samochód mnie denerwuje. Moja ocena tej sytuacji mnie denerwuje, tak? Że ja to oceniam w kategoriach y, draństwo y, źle. A jeżeli spojrzę, na to powiem, o, miałem taką sytuację w trzech samochodach porysowanych, gwoździem swoich, że w którymś momencie patrzyłem na to i sobie myślałem, mam porysowany samochód, to, to, to nic mi nie zmienia. Może to nie jest komfortowe. Ale ja nie muszę lecieć od razu do lakiernika, jakby nie muszę reagować. Ktoś nie będzie zarządzał moim życiem. Tak samo ostatnio, jak ktoś próbował ukraść mój samochód i radzono mi, żebym go sprzedał. Ja mówię, no nie będą ludzie decydowali, czym ja mam jeździć, tak naprawdę. To, to jest moje życie. Czyli jakby to przejęcie odpowiedzialności za swoje życie, wejście na trochę takie wyższe wibracje, czyli mniej mieć, 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 a więcej być, czyli coś dawać od siebie czegoś się uczyć, czymś ludziom pomagać i no i taka umiejętność radzenia sobie ze stresem, tak? bo to myślę, że też w dużym stopniu mówimy o takim wysokim poziomie stresu. A tutaj też już wszystko wymyślono, oddychanie, relaksacje, takie bliższe bycie natury, pojechanie w weekend, pochodzenie bosopo się mówi uziemnianie się, ale ono ma sens i ludzie, którzy jakby przekroczyli już tą granicę takiego lęku i strachu, co będzie jutro, jutro będzie nowy dzień, a nikt nie wie, co będzie tak naprawdę, ale w tym jest pewna fascynacja według mnie, że ta tajemniczość życia pozwala nam wymyślać sobie bardzo różne scenariusze i możemy je realizować. Ono nie jest zapisane od razu. My je zapisujemy. I teraz, jeżeli ktoś zna takie powiedzenie, to w Polsce było jakieś popularne wśród rodziców moich yy, dziadków, bardzo często, powie, po, powie, bardzo często powielane, że kto z kim przystaje, takim się staje. Myślę, że to też jest taki czas na łączenie się ludzi, którzy mają podobną energię i podobną motywację i chęć do zmierzenia się z tym chaosem. Tak? I mają takie poczucie, że... To dobrze, bo to tylko może nam wyjść na dobre. Możemy się nauczyć tylko więcej, a nie mniej. Możemy doświadczyć czegoś nowego. A ja mówię, że my generalnie to wszystko warto, żebyśmy robili po to, żeby kiedyś było o czym opowiadać. Żeby kiedyś usiąść z wnukami i powiedzieć, a dziadek opowie, jak to było tam w 2024. Ja poznałem kiedyś człowieka, którego córka zachorowała na cukrzycę. On usiadł i wypisał, już nie pamiętam, jaka była liczba, 27 tematów dobrych, które, dobrych, które z tego wynikają. Że co z tego dobrego wynika? Wiadomo, ja <tryk> że stąd też z tym związane rzeczy, które no, mm -hmm. nie cieszą, tak? ale yy, dobre. I ja mam taki, yy, taką propozycję dla, dla naszych widzów czy słuchaczy: a zróbcie Państwo sobie taki trening, że najbliższe trzy rzeczy, które wam się wydarzą negatywne, uśmiechnijcie się i popatrzcie na to i powiedzcie się, a dlaczego to jest akurat negatywne? A właśnie, właśnie. Może ja to oleję, albo na przykład zastanowię się, co w tym jest dobrego, albo nie dam sobie narzucić tego stresu tylko dlatego, co się wydarzyło. To może zróbmy taką, tutaj, taką próbkę, jak to może wyglądać. Ktoś mi porysował samochód. No. Trzy rzeczy dobre, które z tego wynikają. No, przede wszystkim, gdzie go będę stawiał, bo być może stawiam go w takim miejscu, że komuś przeszkadza, albo po prostu bardzo, bardzo się narażam. Druga sprawa, w ogóle mogę powiedzieć sobie, Okej, okay. yy, w najbliższym czasie, ja tak robię, w najbliższych trzech miesiącach wydarzy się jeszcze pięć innych rzeczy tego typu yy, i będę musiał je korygować. I to nie zależy ode mnie, trudno. I przestanę się tym, przestanę się tym przejmować, tak? A, a trzecia forma, oczywiście, to może być taka, o, dzięki temu sobie pomaluję na inny kolor samochód, bo jest asum do tego, żebym to zrobił, prawda? A oczywiście to jest. Ja, by, ja bym powiedział, że nie musisz jeździć na myjnie, bo już ci tak nie zależy. To po pierwsze, a po drugie, może tak. poznasz bardzo fajnego lakierni lakiernika, słuchaj. tak? Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą córkę lakiernika. Albo, tak, tak, lakierni. tak, tak, albo córkę lakiernika, lakierni. to wie. Tak, tak, tak. Ale jest jeszcze inna rzecz, którą możemy zrobić. Otóż to mnie nauczyło sporo osób, bo ja z tym miałem spory problem na przestrzeni czasu. Czasami się zastanawiam, jak się ubrać, jak dobrać do towarzystwa ubiór i tak dalej. Czyli dzisiaj to już jest prostsze niż dawniej, bo dawniej ten reżim był zupełnie inny, ale zauważam takich ludzi, którzy po prostu w ogóle nie przykładają do tego wagi. Ja sobie mówię, dlaczego ja do tego przykładam wagę? Dlaczego, dlaczego to jest taki ciężar gatunkowy, tak? My oczywiście tak nie możemy robić, bo to nie chodzi o to, żeby nagle ulewać wszystko dookoła. Ale to, ale to mówisz o tym, że wy jesteście w marynarkach, a ja w koszuli, tak? No i sam przykład. A, yy, także, no mówiliśmy się, no. tak, także, także to jest dany, ale, ale ja, jeśli mogę spuentować, przynajmniej jakiś aspekt tego, co to jest, to popatrzcie się. Ja, ja, ja nie lubię y, używać przykładów wielkich, typowych firm typu Facebook, typu, typu Apple, yy, bo, 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 bo dla mnie to jest fałszywe, bo yy, pokazując yy, przykład Apple, trzeba jeszcze podać przykład. 50 innych firm i ludzi, którzy mieli dokładnie takie same zaplecze, tylko im się mm. im to nie wyszło. I wtedy mówimy o życiu, prawda? Mm, ale w tym wypadku zwróćmy uwagę na to, co, na, na co zwrócił uwagę Steve Jobs na końcu życia jak umiera. O czym mówił? O nie mówił o Apple, mówił o swojej córce. Mm. Że żałuje, że ją gdzieś tam odsunął, nie zajął się nią i tak dalej, tak? On na końcu o tym mówił, a nie mówił o tym, kurczę, jak pięknie, że zmieniłem świat. Że zmieniłem świat tak? I, i, i nie każdy sobie sam robi to po swojemu, jak chce, ale to daje do myślenia. No to jakby potwierdza, że w tej drodze warto być z kimś, tak? Drodze do biznesu, drodze do marzeń, do swojego szczęścia. Warto się tym dzielić z kimś, kto idzie obok i warto to zrobić jak najszybciej, bo może być kiedyś za późno. Z kimś, kto chce z nami iść w tym samym kierunku, prawda? To ja często mówię, że my nie używamy wielkich słów, prawda? Nie, nie mówimy do ludzi, z którymi pracujemy, że to dla nas wielki zaszczyt, że możemy z nimi pracować, albo że braliśmy udział w jakimś projekcie. A to jednak rzeczy niewypowiedziane nie istnieją. Słowa mają ogromną moc i one zaczyna, zaczynają tak naprawdę nas zmieniać, bo to od słów się zaczyna. Od ususzenia inspiracji, prawda? od pojechania na, na jakieś spotkanie. Tam ktoś coś powiedział, i do ludzi to gdzieś zaczyna docierać i wibruje w nich, i, i zmienia ich życie. Ale to coś istotne, co mówimy sami sobie. Ale myślę, że te uniwersalne słowa to one są dosyć znane. Tam, dziękuję, poproszę, jestem wdzięczny. Tak, myślę, że wdzięczność jest takim doświadczeniem, które, które bardzo zmienia człowieka. Jeżeli człowiek zada sobie pytanie, za co jestem innym wdzięczny. I odpowie sobie, że za wszystko tak naprawdę tak. I, i tym, z którymi żyjemy i pracujemy i tym, którzy kupują nasze produkty. No że to jest taki początek zmiany, kiedy człowiek weźmie kartę papieru, tak jak mówisz i pozapisuje sobie pewne, pewne rzeczy. Zacznie się taką bawić refleksją, dlaczego ja się tak zachowuję na przykład, dlaczego ja tak, co ja myślę, jak myślę, dlaczego tak myślę, skąd to mam. No i to oczywiście pewnie dobrze jest robić pod jakimś okiem specjalista, ale dzisiaj jest ich tylu, że z tym nie ma najmniejszego problemu. To dlatego, żeśmy się Jacek spotkali. Razem tutaj z Pawłem, a nie osobno, tak? Żeby, żeby być razem. E, taką mam refleksję, że my czasami sobie spotykamy się tutaj, yy, żeby usiąść, i, i czasami spotykamy się w kwestiach biznesowych, ale czasami spotykamy się tak tylko po to, żeby sobie porozmawiać, nie? A teraz jakbyśmy jeszcze zadali sobie takie pytanie, a czy spotykamy się czasami z ludźmi po to, żeby uczynić ich. Tak. bardziej uśmiechnięty nie, nie lepszymi, bo wtedy ja je narzucam, ale mhm. bardziej uśmiechniętymi, albo żeby żebyś poczuli się dobrze, to jest kolejna rzecz, nie? Taki, taka refleksja. No, spotykamy się, prowadzimy wykłady i oni się śmieją. No. <grym> nie, oczywiście, że taki zdrowy uśmiech, uśmiech szczęścia, wart w każdej kwoty, tak naprawdę. No, myślę, myślę, że to byłby Dobry, dobry cel na najbliższy rok, tak, sprawić, żeby jak najwięcej osób w naszym towarzystwie czuło się uśmiechniętym. I być może my wtedy sami będziemy Czuło się, nie, 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 nie tylko się uśmiechali, ale żeby czuli, że, że to jest ich uśmiech, prawda. Mhm. No to proponuję, żebyśmy sobie i wszystkim, którzy nas do tej pory oglądają, którzy wytrwali, tego życzyli. Moi drodzy, jeżeli chcecie poszerzyć wiedzę, którą dzisiaj dostarczyli nam nasi szanowni goście, to kliknijcie w link, który znajdziecie w opisie filmu. Znajdziecie tam materiały dodatkowe, które mam nadzieję przydadzą się Wam w Propagowaniu, rozprzestrzenianiu wiedzy, o której dzisiaj mówiliśmy, dzięki czemu będziecie szczęśliwsi i będziecie potrafili spełniać swoje cele. Jeżeli Wam się podobało to, o czym tutaj słyszeliście, jeżeli ten content jest dla was w jakiś sposób pomocny, albo uznacie, że jest pomocny dla kogoś, kogo znacie, to dajcie nam łapkę w górę, udostępnijcie, nam to bardzo pomaga, karmi to nasze algorytmy. Dzięki temu możemy robić dalej to, co robimy. Dziękujemy Wam bardzo, ja bardzo dziękuję. Wam za Dzięki. tą inspirującą rozmowę. Paweł, dziękujemy.